Nom, 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 nom. PEGI 18. Dzień dobry naszym wszystkim drogim, kochanym słuchaczom. Przed wami piąty już odcinek kronikastowego kącika giereczkowego. Trochę nietypowo, bo zaczynamy na razie w składzie trzyosobowym i tutaj będzie coś w rodzaju części pierwszej. Do części drugiej dojdą nowe osoby, z którymi omówimy następne kilka giereczek. Więc przed wami parę całkiem przyjemnych tytułów. Trochę nowości, trochę tytułów nieco starszych, ale na pewno wszystkie ciekawe i zaczynamy. Pierwszym składem, który melduje się przy mikrofonach w naszym wirtualnym studiu, jest nasza trójka, czyli Paweł Otton-Sitek. Siemanko. Oraz Dariusz Topesz-Szymański. Cześć. I ja, Michał M. Jotienkowski. Panowie, zaczynamy. Słyszałem, że ostatnio wyprawiliście się na szerokie wody. Opowiedzcie nam trochę coś o tym. Tak od razu na głęboką wodę nas wrzuciłeś, prosto po oczywiście, no to, oczywiście. I w zasadzie z reguły to tak wygląda, że to jest bardziej na głęboką wodę niż na szerokie wody. Dobrze, o czym mówimy? Przybliżcie. Korzystaliśmy sobie z dobrodziejstw, które oferuje Game Pass. Zresztą jeszcze jeden tytuł, który będę chciał mówić, też jest w tej chwili w Game Passie. I postanowiliśmy zobaczyć, ile zmieniło się w Sea of Thieves, które jest w tym abonamencie, już łącznie z update'em Anniversary Edition, i ile czasu, znaczy inaczej, ile zmian od premiery tam się dokonało, ponieważ no, na samym początku ja się strasznie od tej gry odbiłem, a teraz nawet czuję chęć eksploracji. Czym jest Sea of Thieves? Tak jest. Nie powiedziałem tytułu? Nie powiedziałem tytułu, a to sorry. Powiedziałeś tytuł, okay. Tylko nie powiedziałeś, o czym jest gra i tak dalej. Tak, ja po prostu... Ja nie grałem, dlatego się pytam. Gra jest o wspaniałym pirackim życiu. Lądrowanie, chlanie grogu, zamykanie kumpli w klatce i tym podobne ciekawe rzeczy, które można tam wyprawiać. Tak naprawdę gra jest czymś w rodzaju rogalika. Tak? Dobrze? Czy... No nie, w zasadzie nie. W zasadzie to... No wiem, że tam chyba doszedł tryb fabularny, ale nie wiem, na ile on jest zbudowany. Rogalik to na zasadzie, że każda gra zaczyna się jakby od podstawy z niczego. A, to pod tym względem tak. To jak najbardziej. Za każdym razem na początku rozgrywki dostajesz statek z jakimś tam podstawowym wyposażeniem. Trochę kul armatnich standardowych, parę desek na naprawę statku, jakieś tam żarcie. W zasadzie niewiele tego jest. No, natomiast broń też dostajesz, nie? W standardzie rozgrywka zaczyna się od tego, że trzeba po wyspie, na której się zaczyna, trochę pobiegać, trochę poszperać w beczkach, w skrzyniach. Tam zawsze się znajdzie jakiś dodatkowy ekwipunek. Czyli od tutaj samego początku bomby. Jest plądrowanie beczek. Dokładnie, dokładnie. Tak. Można znaleźć jakieś bomby specjalne, czasami jakieś questy dodatkowe, takie rzeczy. No, generalnie ten sam początek zawsze jest troszkę nudnawy, jeżeli chce się pobiegać po tej wyspie. Natomiast no, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby od razu wsiąść na statek i popłynąć. No właśnie, wiele rzeczy stoi na przeszkodzie, żeby od razu wsiąść na statek, bo zanim ja doszedłem do tego, jak ustawiać żagle, to trochę mi zeszło. Bo nie przyszedłeś do Jala. A po co? Nie, generalnie. Prawdziwy mężczyzna nie czyta manuali, ani przychodzi tutoriali. Dobra, bo my już wchodzimy tutaj w jakieś detale techniczne i tak dalej, ale tak w dużym skrócie, o czym to jest? Jest to gra dla czterech osób, od jednej do czterech, można grać solo. Dokładnie. Zależnie od tego, jak dużą mamy załogę, to tak duży okręt dostajemy. Nie są to jakieś ogromne statki, ale zupełnie wystarczają. Na każdym jesteś do roboty. I wyruszamy szukać skarbów. To jest założenie tej gry. W zasadzie to też nie do końca, bo spokojnie jedną osobą można próbować pływać na największym statku, który jest przeznaczony dla czterech osób. Natomiast jest to
prawie że niewykonalne, bo... Tak, dlatego, że ktoś musi trzymać liny, ktoś musi trzymać ster, ktoś musi wejść na bocienie gniazda, jeszcze ktoś wylewać wodę spod pokładu. No właśnie, dokładnie. Jestem ciekawy jednej rzeczy, bo jako, że też trochę żeglowałem, tylko że na normalnych jakby łódkach, to... To jest dla mnie ciekawe, jak zostało oddane to, że mając taki wielki okręt do sterowania nim, tylko 4 osoby są w stanie tam ogarnąć to. Znaczy, nie jest to aż tak ogromny okręt, jest to po prostu okręt zaprojektowany do prowadzenia przez 4 osoby. To nie okay, jest czyli rozumiem, że jest jakieś uproszczenie oczywiście. Tak, tych... tak, oczywiście. Są 4 rodzaje łodzi, zależnie od tego, nie, jak się składa. 3. 3, możliwe. Tak. Jest łódź dwuosobowa, trzyosobowa i czteroosobowa. Okej, to mogłem pominąć, ale tak. No i... Tu różnice są takie, że no wiadomo, poza wielkością to łódź dwuosobowa ma na przykład jeden maszt, trzyosobowa ma już 2 maszty, czteroosobowa ma 3 maszty. Poza tym na przykład na dwuosobowej kotwica jest, to znaczy no całość tutaj, że tak powiem, technicznych nazw wszystkich nie znam, natomiast jeśli chodzi o mechanizm do opuszczania, podnoszenia kotwicy, jest umiejscowiony zaraz przy sterze, w związku z czym jedną osobą da radę to ogarnąć, żeby podnieść czy opuścić kotwicę, momentalnie podbiec do steru na przykład. Tak samo mechanizm do sterowania żaglami też jest umieszczony przy sterze, bardzo blisko, co no, ułatwia pływanie samemu. Natomiast już na większych łodziach jest tak, że ten mechanizm do opuszczenia, podnoszenia kotwicy już jest bliżej dziobu, w związku z czym no tu jest kawałek drogi, żeby podnieść kotwicę, pobiec do steru. Więc tak naprawdę na tych większych łodziach już samo sterowanie w jedną osobę jest mocno utrudnione. Muszę kota wypuścić. Zresztą no... No ja próbowałem raz na trzyosobowej łodzi popływać samemu, jest to bardzo ciężkie. Na tej dwuosobowej spokojnie da radę samemu ogarnąć. Taka ciekawostka, faktycznie no, fajnie jest odwzorowana fizyka, z tego względu, że opuszczenie czy żagla do połowy na przykład, no daje nam to, że płyniemy trochę wolniej, bo jednak ta powierzchnia żagla jest mniejsza. Samo też przekręcanie żagli prawo-lewo tutaj jest możliwe i jest konieczne. Tak jak fajnie jest zrobione to, że jak spojrzy się do góry, to widać jak wieje wiatr i ustawienie żagla pod odpowiednim kątem z wiatrem no daje nam pełną prędkość. Natomiast jak żagiel jest źle ustawiony, to jakoś tam płyniemy, ale niekoniecznie. Czyli udało się tę fizykę odwzorować? Generalnie tak, poza jedną rzeczą, która no tutaj czasami bywa trochę upierdliwa. W momencie, kiedy mamy wiatr centralnie z przodu i żagiel rozwinięty, tak żeby był powiedzmy pod wiatr, to w tym momencie łódź nawet o centymetr się nie cofa. Łódź płynie tylko i wyłącznie praktycznie do przodu. To w momencie, kiedy się na przykład utknie pomiędzy skałami gdzieś, no potrafi być dużym problemem. Zdarza się tak, że no trzeba się pozbyć łodzi, po prostu zatopić ją albo celowo, albo... No albo generalnie. Przypadkiem. Tak. I też nie lubicie pójść do Warszawy, że chcecie się pozbyć łodzi. Jest możliwość pozbycia się łodzi w menu, przy czym większość załogi musi zagłosować. W ogóle samo głosowanie to też jest fajną mechaniką, bo przy braniu jakichś questów czy przy takich rzeczach musi być zgoda większości załogi. Jeżeli to jest załoga czteroosobowa, wystarczy, że 3 osoby się zgodzą na coś i już jest okej. Ale też jest kuriozalne na przykład to, że grając solo i tak musisz wywołać głosowanie, a potem samemu oddać głos, co jest tak, to jest, ale to demokracji jest... muszą być. Tak, tak, dokładnie. Ale ty w ogóle o ciekawej rzeczy wspomniałeś, mówiąc o tym, jak ustawić chociażby tam się do wiatru. Ta gra praktycznie nie ma interfejsu. Wszystko, nie zobaczymy strzałeczki, która nam pokazuje, że teraz wiatr wieje tak z tej strony i jest taki silny. Musimy po prostu obserwować faktycznie taką delikatną bryzę, którą widzimy w powietrzu.
Tak samo po kolorze nieba możemy się zorientować, czy dopływamy do jakiegoś skarbu, czy może na kraniec mapy, albo co jeszcze. Musimy korzystać z mapy i kompasu. Mapa co prawda leży na stole w kajucie, ona tam cały czas na bieżąco się update'uje, działa jak GPS. No nie do końca. Mapę sobie ustawiasz na mapie, jest o tyle wygodnie, że masz pozycję swojego statku. Mhm. Ale tak, ale na mapie trzeba faktycznie. W momencie, kiedy się bierze questa, dostaje się taką małą mapkę z wyspą, na którą trzeba płynąć i z zaznaczonym na przykład na niej skarbem. I tak, w tym krzyżyk momencie stoi. Trzeba podejść do głównej mapy i tą wyspę po konturze, po wyglądzie trzeba znaleźć samemu na głównej mapie. To nie jest tak, że my dostajemy, że okej, dobra, na głównej mapie masz zaznaczony punkt tu i tu. Nie, trzeba samemu to znaleźć. Żebyś się poczuł jak prawdziwy pirat na nieznane wody. Tak, to jest tak łatwo, jeżeli jakiś skarb jest 42 kroki od tego miejsca na zachód, to musisz wyjąć kompas, sprawdzić gdzie jest zachód i policzyć 42 kroki. No, niektóre faktycznie questy są takie, że nawet nie masz mapy. No, ale mamy też i walkę. Jest powiedziane, gdzie jest skarb, na przykład jakiś punkt orientacyjny, na jakiej wyspie i punkt orientacyjny, i że skarb jest mniej więcej tu i tu. I faktycznie czasami trzeba fizycznie ten kompas wyjąć i się zorientować. No to jest fajne, bo to nie ułatwia. Nawet powiem, że czasami może lekko utrudnić. No chociażby tutaj z toperzem pływaliśmy kiedy? Przedwczoraj. I ja siadłem do mapy głównej, znalazłem wyspę, okej, popłynęliśmy, tam trafiliśmy na jakiś statek, który nas zatopił, bo to było, my we dwóch pływaliśmy, a to była załoga czteroosobowa. Nie mieli problemu z zatopieniem nas. Po czym się okazało po dwóch próbach, że to nie była ta wyspa, ona była tylko podobna. Okej. No, to jest... na pewno polega na eksploracji, dosyć mocnej eksploracji. Wspomniałeś to też, że jest tam walka również. Tak, jest tam walka, ponieważ możemy tłuc jeszcze hordy szkieletów. Po prostu niektóre skarby są pilnowane. Też jest kilka rodzajów tych przeciwników. Wiem na pewno, że jednego, żeby zranić, to trzeba go oślepić latarnią, żeby jeszcze innego, to trzeba coś tam. Nie gram aż na tyle dużo, ale to może Paweł mi tu uzupełni. Generalnie tych szkieletów jest, no tak jak to powiedziałeś, kilka rodzajów. Są takie podstawowe, które mają tylko miecz, są takie, które mają już jakąś broń palną, lepszą albo gorszą. Są na przykład takie, które biegają z beczką z prochem i te na przykład trzeba załatwić z odległości, bo jak podbiegnie do ciebie, to eksploduje. W momencie, kiedy jesteś blisko, a strzelisz w tą beczkę z prochem, to ona eksploduje. Tak, są to, co Topesz wspomniałeś, że trzeba latarnią poświecić, to są bodajże widma, to się jakoś tak nazywa, i faktycznie, żeby zranić, on normalnie jest nie do zranienia, żeby zranić, to faktycznie trzeba go oświetlić latarnią, w związku z czym tak naprawdę jedna osoba musi mieć latarnię i oświetlać to widmo, a dopiero reszta może to widmo zatłuc. Na wyspach też możemy spotkać, jeśli chodzi o przeciwników, węże. I z wężami jest tak, że wąż w momencie, kiedy ugryzie, to jesteśmy zatruci, w związku z czym tracimy życie stopniowo. Natomiast, co ciekawe, to tutaj jeszcze tak troszkę odbiegnę od tematu, w grze są instrumenty, mamy cztery rodzaje instrumentów, można sobie grać, ale instrumenty przydają się w momencie, kiedy się spotka węża, bo w tym momencie, jak zaczniemy grać na dowolnym instrumencie, to ten wąż się uspokaja i mamy chwilę, żeby się przerzucić na przykład na szablę albo na broń palną, węża ubić, wziąć jego mięso i potem je usmażyć. W ogóle tu jeszcze powiedziałem o dwóch różnych rzeczach, które trzeba by było tak naprawdę te wątki rozwinąć, bo gra jest naprawdę mocno rozbudowana. Smażenie mięsa. Można zjeść mięso zdobyte, nie wiem, tam z węża, ze świni, na przykład skóry. Tak, można zjeść na surowo, ale w tym momencie możemy się zatruć. Jest taka szansa, nie jest to chyba 100%, ale no w większości przypadków możemy się zatruć. Co nie zmienia faktu, możemy to mięso usmażyć na łodzi albo na lądzie w momencie, kiedy znajdziemy ognisko. I wtedy to mięso jest jadalne. Gra nie podpowiada nam, w którym momencie to mięso jest już jadalne. Trzeba patrzeć na patelnię i... Dokładnie, trzeba czekać, aż to mięso się zarumieni na przykład, ale też nie można przegiąć, bo w tym momencie mięso się przypali i już będzie niekoniecznie jadalne.
Więc jest po prostu no, masa takich drobnych niuansów. Ta gra po prostu z braku interfejsu każe ci wszystko pilnować tak. No, tak. Nie, znajdźmy jakieś słowo. No, jedyna kwestia, jeśli chodzi o interfejs, to jest ilość naboi, które masz w kieszeni do broni palnej. To jest koniec. Nie ma nic więcej. Chcę zobaczyć, ile zostało na przykład kulormatnych, to musisz je policzyć. Tak. Musisz albo zajrzeć do ekwipunku, albo do beczek odpowiednich na dane właśnie kule armatnie, bo na pokładzie też jest tak, że mamy ileś różne beczki, jedne są na przykład na deski do łatania okrętu w momencie, kiedy w coś uderzymy albo zostaniemy ostrzelani, jedne są na właśnie kule armatnie, jedne są na żarcie. Tego też nie można mieszać w beczkach, więc trzeba pamiętać, gdzie jaka beczka na pokładzie stoi. No, w panice czasami się pobiegnie nie tam, gdzie trzeba i straci bardzo istotne sekundy, na przykład podczas walki. O matko, tak w sumie jak zaczęliśmy na ten temat rozmawiać, to tak na dobrą sprawę ja sądzę, że pełen opis tej gry to jest niemalże na zupełnie osobny odcinek, bo tego jest od groma. Czyli jest w tej chwili sens się nią zainteresować, tym bardziej, że jest w Game Passie. Tak. To na bank ja już trochę pograłem i gra jest naprawdę świetna. To trzeba spróbować samemu. Niektórym to pewnie podejdzie. Nie każdemu podejdzie taka kreskówkowa stylistyka, bo to bardziej wygląda jak na współczesną grę od Blizzarda, no, nie tej jakości, ale w takim stylu, tak? A to jest właśnie też taka trochę różnica pomiędzy wyglądem a fizyką w grze. Fizyka stara się być dość realistyczna, no chociażby, nie wiem, nawet samo strzelanie z dział. Trzeba pamiętać, że kula leci po paraboli. Trzeba wymierzyć odpowiednio w zależności od odległości, na którą strzelamy. Możemy przestrzelić, bo no, trzeba... Tym bardziej, że na falach się bujamy. Tak. Statkiem buja, naszym statkiem buja. Statkiem przeciwnika buja. Naprawdę tutaj kwestia samego operowania działem jest trudna. To trzeba przegrać masę godzin, żeby się nauczyć porządnie strzelać na przykład z działa. Ale też z kolei gra nie jest na tyle skomplikowana, że żeby się w symulator dla nielicznych jakiegoś wąskiego grona. No to też prawda. No i właśnie, to co zaznaczyłeś, Tope, że grafikę w zasadzie mamy taką, no animowaną, taką fajną, nawet momentami śmieszną. Natomiast cały mechanizm działania wszystkiego jest porządnie zrobiony tak realistycznie, jak to, że tak powiem, dało radę. Chciałem jeszcze wspomnieć o różnych dziwnych aktywnościach, które w tej grze można zrobić. To na przykład po solidnym spiciu się grogiem można zwymiotować, ale można też zwymiotować do wiadra, a potem wziąć to wiadro do inwentory i w nadarzającej się okazji oblać tym kogoś. Tak. Co ciekawe, oblanie wymiocinami powoduje, że przeciwnik faktycznie przez chwilę ma zaburzone widzenie. Zresztą, jeśli chodzi o to picie grogu, to jest zdradliwe, bo tak naprawdę wystarczy jeden kubek wypić i już jest problem z trafieniem na schody na przykład, albo no, generalnie człowiekiem rzuca tak po pokładzie, że jak się nie uważa, nie jest się ostrożnym, to można wręcz za burtę wypaść. Puknij. Cześć i czołem. Witamy w drugiej części piątego odcinka koinkastowego kącika giereczkowego. Serdecznie przepraszam za problemy techniczne związane z moim mikrofonem. Ja do kolegów mówiłem i zadawałem im pytania, oni mnie nie słyszeli, więc wszystko wyszło tak jak zwykle. Zaczynamy część drugą. W nagraniu części drugiej poza naszymi poprzednimi uczestnikami dołączają dwie nowe osoby, mianowicie Dawid Rynkowski, czyli Dave. Tak, cudownym sposobem znaleźliśmy się tutaj znowu. I człowiek dywan, czyli Krzysztof Tałajczyk, czyli Hade. Dobry wieczór Państwu. Lubi się zawijać w dywan i udawać drzwiczce.
Ja bym ten guzik, żeby go wyrzucić z tego nagrania. A papież się smaruje masłem, zawija w śpiwo i daje ślimaka. Tak. Ja myślę, że wszyscy tak robią. Dobrze, ja na start chciałem tej drugiej części chciałem przeprosić w ogóle za tak pięknie chaotyczny opis Sea of Thieves. No, niestety, jak się okazało, tej gry nie da rady na spokojnie opisać w całości. No to były tak naprawdę takie opinie z pierwszego wrażenia. Oczywiście tego było mnóstwo. No tak naprawdę ledwo liznęliśmy czubek góry lodowej. Tak, dokładnie. Ja mógłbym o tym tytule poopowiadać, podejrzewam, z dobre 2 czy 3 godziny. Ale, moja propozycja jest taka, że jak ogracie tę grę bardziej, zapraszamy ponownie i wtedy podzielicie się wrażeniami z kilkunastu godzin gry już wtedy. Emiot, ale my potrzebujemy jeszcze kogoś do szorowania pokładu. Proponowałem ci już fuchę. To. Ja też taką mam propozycję, że może jak trochę więcej w to pogramy, to nagramy jakieś wideo może z samej rozgrywki. O, to może być epickie, bo ta gra się po prostu idealnie nadaje do streamów na przykład. Tak, dokładnie. Dokładnie, także... Sounds promising. No, czekajcie cierpliwie, my jeszcze do tematu na pewno wrócimy. To trzeba najpierw jeszcze upić Emiota w jakimś porcie i go wrzucić na pokład, jak będzie nieprzytomny, wróci za pół roku. Ale kapitanem... A, właśnie, przepraszam, to ja jeszcze dodam taką ciekawostkę. Jest możliwość na pokładzie chyba 3- i 4-osobowych statków, jest taka możliwość, że... jest karcer i do tego karceru można wrzucić dowolnego członka drużyny na przykład. Dowolnego członka drużyny, tak. Tylko... No. Głosowanie, tak. To przesądza. I tak, przez głosowanie w momencie większości głosów można wrzucić daną osobę i ona nie jest w stanie nic kompletnie zrobić, dopóki wszyscy nie stwierdzą, że tak, to znowu że trzeba ją wyciągnąć. No. Czy tak, ona pójdzie na dno, jeśli statek zostanie za to nie? Oczywiście. To znaczy inaczej, ja nie wiem. Ja pewności nie mam, bo czegoś takiego... Ja tak zostałem zatopiony. Okej, okay. No i super. I trzeba było zostać na dnie. No. Ale tak to wam kto powiem... Kto wyrzucił nowy bulbulator? Jeszcze jedną ciekawostkę wam powiem. Wczoraj jak szukałem jednego z głównych składników do środka dezynfekującego, to znalazłem na półce rum... Kole? Nie. Rum o nazwie Kraken. A kapitan Morgan był? Próbowałbym. Tak, stał obok. Wypuściłeś tego Krakena? No niestety, powiem ci, trochę ponad moją kieszeń, nie? W sensie stał nie na półce u ciebie w domu, tylko... No nie, na półce w sklepie. Z ciekawości, jaki myślałem, że u ciebie taki luksus. To było pod 90 zł, podchodziło za pół litra. Trzeba by było kiedyś sprawdzić. Mm-hmm. No, ale tak, na okazję. Na okazję, no. No w trochę lepszych czasach. Dobra, Topesz, co nam powiesz o wizycie w piekle? Że dum jest wieczny. Czy trwa wiecznie, tak? Dum jest wieczny. No moja wizyta w piekle? Wow. Wow, po prostu wow. Tylko na początku trzeba powiedzieć kilka rzeczy. Ta gra odbiega od tego, czym był Doom 2016. Ze względu na tempo podkręcone do 11, bardziej ma się wrażenie grania tutaj w Quake Arena. Jest to gra bardziej taktyczna, gdzie naprawdę zarządzanie każdą umiejętnością, zasobami czy zdobywaniem na mopkach brakujących elementów pancerza czy zdrowia jest bardzo, bardzo kluczowym elementem. Więc te gry troszeczkę się będą różniły. Ale wrażenie pierwsze? Wow. Po prostu wow. Ja nie mogę się od tego tytułu oderwać. Nadal jest tak, że sterujesz sadem i myszką? Nadal jest nie, tak, że... Nie słyszę, że tak jest zarządzanie... Tam jest zarządzanie zasobami, więc tam prawdopodobnie już tylko jest sterowanie myszką. Wiesz, domki stawiasz i takie rzeczy. Okej. Okay. Crafting, survival, w ogóle... FPP, TPP, FPS i w ogóle tak. Minecraft, skórki i Fortnite. Nie, no ale... Wiecie, o co mi chodzi tak naprawdę, nie? Wiemy, o co ci chodzi. Amunicja. Jest tego dużo więcej już w tym 2016 roku.
Tam było zdecydowanie więcej amunicji, można było bardziej beztrosko tych starć podchodzić, na zasadzie, a tym razem postrzelam sobie z tego upgrade'u na tej strzelbie, bo po prostu jest fajny, a teraz ta gra cię niejako zmusza do korzystania z konkretnych taktyk na konkretnych przeciwników i ich konkretne słabe punkty. Na jakim poziomie trudności grałeś? Nadaje się lepiej. Drugi od dołu z czterech? Nie pamiętam. Czyli to jest trzeci najtrudniejszy, tak? Pytanie zmusza ciebie do... powiedziałeś, że zmusza ciebie do używania odpowiednich taktyk na odpowiednich przeciwnikach. Nie możesz sobie sam wybrać jakiejś taktyki, jaką chcesz grać na danym bossie i sobie kombinować, tylko... Jest dużo... Inaczej. Chodzi mi o to, czy da się tego bossa zabić tak na dobrą sprawę tylko jedną taktyką, czy ta jedna taktyka jest najbardziej efektywna, a reszty są... Sąpałe jak namiot. Możesz przeciwników zabijać w taki sposób, jak chcesz, o ile nie szkoda ci amunicji. Bo tak naprawdę potwór, któremu można ostrzelić jakieś działko na grzbiecie, zjeżdża mu naprawdę mnóstwo opcji ofensywnych wobec ciebie i też jego poziom zdrowia na tyle, że jeszcze chwila i on praktycznie pada. Możemy mu zrobić finishera czy coś, ale możemy też tradycyjnie po prostu go zastrzelić, ale to pochłonie nam naprawdę masę amunicji, ponieważ będziemy używać nie tej, którą przewidzieli autorzy. Mm. Czyli ta przewidziana przez autorów jest najbardziej efektywna. Jest najbardziej efektywna. Tak, jeżeli chcemy szybko się uporać z grubą hordą bardzo różnorodnych przeciwników, naprawdę trzeba dążyć żonglować bronią. To teraz zadam głupie pytanie. Czy osoba grająca na poziomie easy też będzie miała takie problemy? Gra jest generalnie trudna. Na easy nie będzie aż takich problemów, bo po prostu gra więcej wybacza. No ale... ja wiem, ja bym kiedyś chciał tę grę przejść dla fabuły. Nadal się nastaw, że grając nawet na easy, będziesz miał trudne momenty. Ta gra jest naprawdę podkręcona pod względem poziomu trudności. I też wielu moich znajomych, którzy grało w Dooma, też to przyznaję, że ze względu właśnie na to podkręcone tempo, czy tą ciągłą żonglerkę między skillami, czy bronią, to cię zmusza do po prostu nie popełniania wręcz żadnych błędów. I poziom trudności nawet na niskim potrafi dać w kość. Jeśli nie będziemy ostrożni, wiadomo. Ale to też fajnie, bo nawet na tym najniższym jest to jakieś wyzwanie. Graficznie też jest dobrze. Graficznie to jest coś pięknego. Śmigał mnie pięknie, ale no ja gram raczej na mocarnym sprzęcie. Jest to silnik id Tech, więc jest zoptymalizowany bajecznie. Naprawdę, nie słyszałem, żeby czy na PC-tach, czy na konsolach chrupał komuś, jeżeli spełnia te rekomendowane wymagania, które autorzy sobie zażyczyli. Także to jest zrobione bardzo porządnie gra. Nie widziałem, żeby coś mi się cięło, gubiło klatki albo doczytywały się tekstury. Nie spotkałem się z tym ani razu. Loadingi też lecą w miarę szybko, technicznie, jest bardzo ładnie. Choć tu bym przeszedł do kolejnej sprawy, wiele osób narzeka na grafikę, że stała się bardziej komiksowa i mniej mroczna niż to, co pokazał nam Doom z 2016 roku. No ja bym się aż tak nie zgodził, dlatego że ta gra dzięki temu jest czytelna przede wszystkim. Gdyby to wszystko było szaro-brązowe w połówki matach Quake'a, to podejrzewam, żebym tam zginął. Ale co byś... Ja mam takie pytanko, bo słyszałem zarzut taki odnośnie tego Quake'a, że... Dooma. Przepraszam, tego Dooma. Dużo osób się myli. Tak. Dużo osób się myli. Słyszałem taki zarzut odnośnie tego Dooma, że tam rozbudowa statku, a nie wiem, tam emotki, czy coś tam. Tak, no to już ci wyjaśniam. Fakt, mamy w tej części do dyspozycji swoją twierdzę. Mhm. I nie tyle możemy ją ozdabiać, co raczej znajdźki, które znajdujemy, ją odbijają. Jeżeli znajdziemy gdzieś ukryty plakat z pierwszego Dooma, to możemy go sobie w tej twierdzy powiesić. Jeżeli znajdziemy jakiś utwór z pierwszego Dooma, to możemy sobie to puścić, całe to mili na całą naszą bazę. I będzie nam Dooma można odpalić gdzieś nawet, nie? Tak. Można, jest taki klasyczny z monitorem z grubą dupą komputer, gdzie trzeba faktycznie znaleźć wszystkie dyskietki i jak znajdziemy wszystkie dyskietki, to zainstalować sobie tego Dooma. Co ty gadasz? To jest tak zrobione? Tak, to jest zrobione. Zbieramy też zabawki, co jest, no to już pewnie właśnie to bardziej chodziło z zarzutem, bo są to generalnie modele potworów czy postaci z gry, tylko zrobione bardziej w klimacie, no zabawek, no nie powiem Funko Popów, ale mniej więcej tej wielkości, takie żaleczki. Bubblehead, mniej więcej, coś takiego, nie? Bo to w 2016 fajne. Się zbierało od Bubbleheady. Tak. No.
pytanie, czy to cokolwiek, ci daje, czy jakieś tam znajdźki ci dają coś dodatkowego, czy one są po prostu... To penisa przedłuża. Tak, to jest tylko i wyłącznie kosmetyka dla twojej własnej zabawy. To jest, prawdopodobnie to jest... jakieś trofiki, nie trofiki, achievki i platynki. Tak. Jest jedna bardzo fajna opcja w naszej twierdzy. Możemy odblokować sobie w dolnych poziomach arenę, na której pojawiają się w coraz większej liczebności przeciwnicy, z którymi już mieliśmy w grze do czynienia, z którymi walczyliśmy. Cały bajer polega na tym, że tam nie możemy zginąć, więc jest to arena ćwiczebna, gdzie możemy ćwiczyć sobie właśnie taktyki z przeciwnikami różnego rodzaju, którzy występują coraz bardziej różnorodne fale, w coraz większej sile i tak dalej, ale nam nic nie grozi, bo nie możemy zginąć. Okej. Okay. Jest to bardzo ciekawy pomysł. Można sobie po prostu poćwiczyć. Nie zauważyłem, czy jest tam jakiś poziom trudności tych przeciwników. Możliwe, że on jest tylko po prostu ustalony na poziom, na którym gramy. Albo może, że szukałem, nie wiem, może ktoś mnie tu oświeci w tym temacie, jeżeli ktoś wie, bo nawet nie szukam tego, szczerze mówiąc, bardzo mało chodzę po tej twierdzy. A jeszcze wracając do tego, co możemy w niej znaleźć, czasami pojawiają się tam bronie dodatkowe, z których później możemy korzystać, ale to nie jest coś jako znajdźka, nie jest coś, co możemy przegapić, po prostu wchodzimy do tej twierdzy, jak mamy, co nam potrzeba i dostajemy broń. Więc to jest jedyna taka rzecz, która w tej twierdzy jest, co nam daje coś, powiedzmy, progres jakiś w grze, tak? Mhm. Co do samego progresu zresztą, to wracają tak samo jak w poprzedniej części runy. Możemy nosić 3 na raz, jest ich kilka do odblokowania. Dochodzą właśnie takie umiejętności jak łapanie się ścian, dasz w powietrzu, tym podobne rzeczy pod względem samego poruszania się tak po tych poziomach. One są jednak mocno platformowe, tak jak i poprzednio. Odblokowujemy oczywiście upgrade do broni. Każda z nich może działać na 2 sposoby. Każdą z nich możemy podkręcać, każdy z tych sposobów, żeby były jeszcze potężniejsze i silniejsze. Oczywiście z czasem nosimy więcej, mamy więcej zdrowia, więcej pancerza, więc to rozwijanie naszego kombinezonu tych run to jak najbardziej jest i warto to robić. Zresztą jest wręcz nieodzowne później, bo nie poradzimy sobie z przeciwnikami, nie mając odpowiedniego arsenału. Czy coś jeszcze? Czyli jednym słowem polecasz, jesteś bardzo zadowolony i... Ja jestem bardzo zadowolony, ale tak jak mówiłem, jeżeli ktoś jest ortodoksyjnym fanem Dooma, to może mu nie odpowiadać generalnie Dooma, który po prostu zawsze był taki dość brudny, ciężki gdzieś na Marsie, w piachu, rdzy, w ten sposób. No tutaj tego tak za bardzo nie ma. Tutaj stylistycznie to bardziej wygląda właśnie jak poprzedni Doom, z tym, że jest właśnie bardziej kolorowo, powiedzmy. No, ale to w zasadzie to kwestia kolorowości gry. Ja pamiętam, jak wyszło Diablo III, to tam dużo osób miało do zarzucenia to, że to Diablo III było właśnie takie kolorowe, a nie było takie mroczne Dalej. Ja będę to podsumował, że próbowali z ciemniejszym tonem wszystkiego, ale po prostu gra była tak nieczytelna, że nie było widać, co leży w kącie, w rogu, co wypadło z potwora, tak? Więc to musiało świecić w jakiś sposób. Kwestia kolorowości właśnie takiej danej, w którejś odsłonie gry, zawsze ludzi na start odrzuca, a potem się okazuje, że to tak na dobrą sprawę daje jakiś tam... Tak, bez powodu to się znalazło, tak? Ktoś przyklepał właśnie taki projekt. Twórcy nie robią tego z własnego widzimisię, tylko twórcy to robią z jakiegoś powodu, tak? Jest tym bardziej, że... W szczególności, że to jest Doom, krwawa w kurwę gra, którą tak bardzo na dobrą szybka sprawę... gra i przy okazji najlepiej... na ekranie pojawia się tyle informacji, że bez odpowiedniego jakiegoś rozgraniczenia, niebieska ikonka to naboje, to byś nie wiedział, co się dzieje na ekranie. To ale mi chodzi o to, że najlepiej to twórcy by chcieli taką grę ustawić w mrocznych, czarnych klimatach, ociekając krwią, gdzie praktycznie nic nie widać i chodzisz w jakichś ciemnych kazamatach i tunelach, tak? A dokładnie. No nie byłoby to czytelne i atrakcyjne dla graczy tak naprawdę. Nie przy tym tempie i nie przy tym natłoku informacji na ekranie, bo informacji jest sporo, to trzeba wszystko ogarniać. Trzeba patrzeć na animację przeciwników, że okej, ten będzie teraz na chwilę ogłuszony, mogę się odwrócić, zająć się kolejnym, do tego wrócę za ułamek sekundy, bo mi się już ładuje piła.
To jest w ten sposób bardziej, nie? Gdybyśmy nie widzieli tych informacji, to byłoby słabo. A i dodam jeszcze odnośnie tej kolorowości, że ludzie, którzy najwięcej narzekają, nie weszli chyba w opcje, których jest multum. Widać, że to nie jest po prostu jakiś zwykły port czy coś, to jest gra napisana na PC-ta, po prostu opcji jest multum. Jedną z tych opcji jest na przykład ustawienie rodzaju i intensywności tych oznaczeń kolorowych, więc no nie wiem. Fakt, to będzie wciąż odstawało jakoś tam od ekranu, ale nie będzie na przykład tak neonowo razić w oczy. To kolejne pytanie z mojej strony, bo ja muszę przyznać, że ja ani w tego nowego Duma nie grałem, ani nawet nie widziałem gameplayów żadnych, w związku z czym ja jestem totalnie ze świeżą głową. Mam to samo. W Dumie z 2016 było tak zrobione, że w momencie, kiedy mogłeś dobić przeciwnika, to on się tam świecił na przykład. Podświetlał, niebiesko-pomarańczowo, tak. No dokładnie, czy tutaj zachowali to, czy... Tak, oczywiście, ale oczywiście tak samo w poprzedniku możesz wejść w opcję i włączyć podświetlenie, zresztą na wyższych trudności tego podświetlenia w ogóle nie ma. O, a to ciekawe. Bo uwagę na samą animację. To było w poprzednim Dumie też. W 2016 nawet nie zauważyłem tego, że... Można wyłączyć podświetlenie Glory Kills, bo Glory Kills wracają jak najbardziej, są podstawą tutaj, nie? No, to tak, to jak był... Co to trainer, były Glory Kills? To te finishery na przeciwnikach, po których zdobywasz amunicję albo zdrowie, nie? Piła teraz na przykład też już nie jest jako broń w ekwipunku z kilkoma ładunkami, tylko to jest umiejętność z cooldownem, którą możemy rozwijać, co pozwala na przykład cięższej klasy demony jednym cięciem niszczyć, nie? O, świetna sprawa, bo właśnie to w 2016... To jest skill na cooldownie w tym momencie, dochodzi nam jeszcze miot ognia, dochodzą nam granaty w rodzajach, bo i zamrażające, i jeszcze jakieś. Jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Właśnie w Dumie 2016 mnie troszkę irytowało to, że piła była właśnie na zasadzie, że miałeś 3 ładunki, mogłeś tego użyć, a potem nie mogłeś w ogóle używać piły, więc... Tutaj jest cooldown na to. Super, to jest w ogóle bardzo fajna sprawa, fajnie to rozwiązali. Oczywiście jest mnóstwo znajdziek. W ogóle sama konstrukcja poziomów to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, bo dla fanów eksploracji i labiryntowych budowli to będzie po prostu raj. Mapy są ogromne. I tak jak słyszałem, rozmawiam ze swoimi znajomymi, którzy też grali w tego Duma od premiery i mówię, no to tam w godzinkę można zrobić ten etap, aż taki długi nie jest. Mówię, jak godzinkę? Z dobre 2,5, ale ja lizałem każdą ścianę i każdy znak zapytania, który widziałem na mapce, musiałem rozkminić, czy się tam da wejść, czy nie, czy muszę to wrócić później. No ja mam właśnie straszny problem. To jest właśnie mapy są wielkie. Że możesz wracać do leveli po zdobyciu jakichś umiejętności dodatkowych w późniejszych etapach. Tak. Tak. Zresztą, bo są jeszcze specjalne areny, gdzie są naprawdę trudnym wyzwaniem. Trochę do tych aren z poprzednika. Bardzo są trudne te areny. Pierwszą, kiedy znajdujesz, to nawet sama gra daje ci komunikat, że nie przejmuj się, jeśli będzie za trudno, jeśli sobie nie dasz rady, wróć tutaj, jak będziesz lepiej wyposażony. No to lepszym skillem. Tak, właśnie... na pewno. W Dumie z 2016 też była ta kwestia, że były różne znajdźki takie i do niektórych trzeba było wrócić, bo nie miałeś możliwości dostania się do nich na danym etapie, a dopiero później jak wróciłeś, to byłeś w stanie się do nich dostać. Trochę taka konstrukcja Metroidvanii, nie? Że jak już będziesz miał kill, to wtedy tam wejdziesz. I każdej gier z serii Lego od wielu lat. W zasadzie tak. Ale to jest dobrze, bo generalnie widać, że gra jest projektowana na to, aby przechodzić ją parokrotnie, żeby wejść po wszystkie znajdźki, porobić wyzwania. Właśnie, bo wracają też wyzwania. W tym momencie doszło to, że ponieważ gra wymaga podłączenia do sieci, do zalogowania się do Bethesda Network, przynajmniej raz, nie trzeba później mieć online, ale jeżeli tego nie mam, to tracimy na przykład cotygodniowe wyzwania, gdzie mamy w ciągu tygodnia do zrobienia ileś rzeczy, na przykład zabić 50 gargulców naprowadzanymi rakietami, kiedy będą w powietrzu, albo zrobić coś tam, za to dostajemy expy, za które dostajemy oczywiście kosmetykę. No takie rzeczy moim zdaniem działają i na plus, i na minus dla danej gry, bo z jednej strony ta gra cię tak jakby zmusza do powracania i to jest takie trochę... Ale to z przyjemnością, to nie tyle, że ona cię tak zmusza tak mocno. Jasne, ale to jest, wiesz, to jest w tym momencie takie podejście, że okej, chcesz coś tam fajnego, to stary, to wróć, ale w danym terminie, bo tylko i wyłącznie w tym czasie to będzie do zdobycia.
nie do końca podoba mi się we wszystkich grach takie podejście. Niektóre mają właśnie fajnie to rozwiązane, ale no... Wrócę jeszcze do twojego pytania wcześniej. Nie no, przez okno w życiu. Przez okno życia. Pytaliście też o emotki i o tą całą kosmetykę. To jest widoczne tylko i wyłącznie w multiplayerze i w cutscenkach. Jeżeli mamy skórkę na Slayera, to w cutscenkach będzie trochę inaczej wyglądał, a cała reszta to jest już multiplayer, bo odblokowujemy sobie właśnie jakieś skórki, gesty, tym podobne rzeczy. W ogóle o emotki też bym chciał powiedzieć. Mikropłatności? Tak. Zero, nic takiego nie stwierdziłem, nie ma mikropłatności, ale tak jak masz niektórą kosmetykę, teraz pojawił się jakiś pakiet kosmetyki, zresztą strasznie durny, bo kolorowy jednorazowy, jeżeli dobrze kojarzę, to jest opcja, kiedy masz połączony konto z Twitchem, czy masz Twitch Prime opłacone, coś takiego. Jasne. Nie, także nie jestem pewien, jako tak sklepu w grze nie ma, ale widać, że będą lecieli właśnie w zbieraniu różnych rzeczy, w wydarzeniach sezonowych i tak dalej. Jednorożce... Właśnie, odnośnie multi bym chciał jeszcze powiedzieć parę słów, bo nie ma takiego tradycyjnego, jakim zawsze Doom stał. Doom zawsze miał deathmatcha. Tu go nie ma. Dostaliśmy za to zupełnie nowy pomysł od chłopaków. Wygląda to rasista, a to żadna kobieta nie mogła pracować przy tej grze? Doom jest dla prawdziwych mężczyzn. Seksista, nie rasista. Seksista, dokładnie. Doom jest dla prawdziwych mężczyzn. Przepraszamy wszystkie panie, które brały udział przy tworzeniu Dooma. Jak najbardziej. Świetna robota, dziewczyny. Opowiem o seksistowskie. Dlaczego? Kobiety. Dziewczyny powiedziałem. No to... Ale Jezus to sugeruje młody wiek. Dobra, daj se spokój. Ale właśnie. Ale łykam ty. Łykasz niesamowicie, pięknie. Ale jak? O, pięknie. A ja sobie tylko siedzę i mam radochę, sorry. A widzisz, tym razem mikrofon działa. Ale się dałem nabrać, ty. No, dobra, no. Nieważne. To ja może o tym multi powiem parę słów. Tym razem dostajemy trochę nietypowe multi, ponieważ jest asymetryczne. Jest zawsze Slayer przeciwko dwóm demonom. Demonów do wyboru mamy chyba 6 czy 7. Każdy z nich ma swoje umiejętności, swoje zestawy umiejętności, zestawy perków i tak dalej, które wybieramy sobie przed rundą, przed walką. No i co, gramy do 3 zwycięstw. 1 Slayer, 2 demony. Demony mogą przyzywać mniejsze demony, bo wcielamy się tutaj na przykład w takiego mankubusa, czy nie wiem, Pain Elemental. Możemy przyzywać takie mniejsze, które będą uprzykrzały Slayerowi życie oczywiście, ale z kolei też będą dla niego chodzącymi apteczkami i amunicją. Więc to z tym trzeba ostrożnie. Każdy z demonów może się uzupełniać. Jeden potrafi leczyć, inny potrafi wywołać jakąś dużą eksplozję albo granatem dymnym zasłonić wszystko. Gramy do 6 zwycięskich rund na całkiem fajnych arenach. Więc ten tryb multi jest zupełnie nietypowy, ale tak jak się w niego pobawiłem, zagrałem kilkanaście meczy, a mi się zaskakująco podoba. Slayer ma bardzo trudną robotę, ponieważ demony trzeba zabić w bardzo krótkim odstępie czasu, konkretnie 20 sekund między sobą, bo jeśli poczekamy 20 sekund, to ten zabity pierwszy demon się respawnuje. Więc demony trzeba eliminować jednego praktycznie po drugim, albo mamy duży problem. Także Slayer ma na pewno trudniejszą robotę, ale może też z fajnych ułatwień korzystać, bo ma na przykład teleporty, gdzie może po prostu przejść przez portal, wyjść z drugiego końca mapy lub używać jakichś barierek do przeskakiwania gdzieś, czy jakichś drążków do wyskoków, wchodzić po ścianek i tak dalej, nie? Demony takiej mobilności nie mają. Co? Taki trochę parkurowiec się z niego zrobił. Troszkę tak, ta gra ma w ogóle elementy. Ale on już w poprzedniej części już tak trochę parkurem zalatywał. Trochę tak, ale tutaj już faktycznie jest nacisk na etapy, gdzie faktycznie platformówka, że jakieś płonące obręcze się przesuwają, skoczyć podwójnym daszem, odbić się od ściany, o, wpadliśmy to jeszcze raz. Okej. Okay. Jest tego troszkę więcej, jest więcej kombinowania, a przy tym, jak mówiłem, ponieważ mapy są naprawdę, naprawdę rozległe, to często trzeba się naprawdę ostro nakombinować, żeby się dostać w pewne miejsca. To, mi to daje dużo frajdy, dlatego powiedziałem, że to jest... Fani eksploracji na pewno znajdą tam coś fajnego dla siebie. Ale poza tym jest to tradycyjny Doom, znać czerwony klucz do czerwonych drzwi. Ale generalnie, czy takie miejsca, do których się trzeba dostać sposobem, to są miejsca istotne w rozgrywce, czy to są miejsca to są właśnie takie, które znajdźki mają tylko? Głównie do znajdziek, ale są też takie miejsca, gdzie po prostu musisz fabularnie się dostać, nie? Okej. Okay. To jest no, tak podzielone. Czyli też jest to po części powtórka z 2016. Tak, ale
Tak, ale to też nie jest jakoś uciążliwe, bo no jeżeli zginiemy, to teleportuje nas na miejsce, z którego spadliśmy, więc to nie jest duży problem, chociaż fakt, tracimy zdrowie. No, teraz mi się jedna rzecz jeszcze istotna przypomniała. Jest trudny poziom trudności wyższy, na którym mamy tylko tyle żyć, ile w trakcie gry zbierzemy. Jeżeli zginiemy, zaczynamy od początku. Mechanika też w normalnej grze jest, bez tego poziomu trudności. Polega to na tym, że po prostu zamiast zaczynać od checkpointu, w którym nam się gra zapisała, czy my zrobiliśmy ręcznego save'a, to zaczynamy od punktu, gdzie zginęliśmy. Te życia przychodzą z etapu do etapu, więc można ich sobie pełno nazbierać, nie? Czyli takie Mario trochę coś. To są takie znajdźki, które później na długą falę, ten długofalowo się opłacają. Okej. Okay. Ten odcinek, ale to jest taki tytuł. Tak jak Mario trochę, kurwa. Tak jak Mario trochę. Tak jak Mario trochę. Tylko Luigi nie ma wąsa. Powiedział Dave o Doomie. Tak jak Mario. Tak jak Mario trochę. Trochę tak wolno. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził. Jednak się łudził. Może jeszcze powiem ze trzy słowa o fabule, bo jest tutaj też spory nacisk na nią ten nastawiony i będziemy chyba z powrotku tego Doomu kończyć. Otóż jest tutaj dużo, dużo więcej. Przepraszam, kogoś interesuje fabuła w Doomie? Ja nie będę jej opowiadał, tylko powiedzieć, jak dużo tego jest. Fabuły, treści, notatek, dzienników, logów, tego jest pierdyliard. I nie jest to na szczęście niestety jakoś szczególnie fajnie napisane. Ta gra potrafi robić coś takiego, że kiedy z początku dostajemy co chwilę tutoriale, znajdujemy co chwilę jakieś znajdźki z tekstem, to zamiast biegać i strzelać, to co chwilę musimy wcisnąć tab, odhaczyć, żeby nam nie bulgało, ewentualnie przeczytać. Dobra, idziemy strzelać, plum, znów tutorial, nie? Więc tego jest mnóstwo. Są cutscenki z dużo więcej treści, dużo więcej dialogów. Tak jak w poprzednim Doomie, to było raczej mocno zarysowane, tylko że gdzieś tam Hayden gadał, gdzieś tam Vega, teraz Vega nam towarzyszy też cały czas, ten komputer, więc jest dużo, dużo, dużo więcej treści, pojawiają się jakieś dodatkowe królestwa, w ogóle jakieś dziwne krainy fantazy, jakieś wojny z demonami, zakon Slayerów, nawet nie śledzę, szczerze mówiąc. Ale to chyba szkoda, bo z tego co mówisz, to są treści, które dają dodatkowy fan z tej gry. Oczywiście, ale ja nie tego szukałem w Doomie. Ja chciałem wziąć strzelbę i napierdalać. Dobra, słuchaj. Ale z drugiej strony zauważ, że gdyby gra była dokładnie taka sama jak w 2016, to by się nie uciekłaby od zarzutów, że to jest wtórne, że to jest ciągle to samo. Tak. Oczywiście, ale zobacz, jak pierwszy Doom, drugi Doom, to czy ktoś mówił, że to było wtórne? Jeszcze wyszedł Doom 64. Drugi Doom był wtórny po pierwsze. Ale nawet wyglądały identycznie. Ale umówmy się, jeśli chodzi o pierwszego i drugiego Dooma, to rozmawiamy o takich czasach, gdzie gier wychodziło na tyle mało, że każdy i tak sięgał po ten kolejny tytuł. W jakim odstępie wyszły dwa Doomy, pierwszy i drugi Doom od siebie? Trzech lat, dwóch lat? Nie mam pewności teraz. No to jakoś, to nie było jakoś tam mega długo. 94 rok wyszedł pierwszy. Rok czasu powinien być jakoś rok. Tak. No, więc to było na tym samym silniku, to po prostu był bardziej paczka map do tej samej gry. Bardziej dopracowany Doom był, nie tyle paczka map, co było pierwszy Doom był bardziej takim... Zajawką trochę. Zajawką tego, co chcieli zrobić, a nie wiedzieli, czy mogą aż tyle czasu, i środków poświęcić, żeby wypuścić taką grę. Jak to okazało się, że zażarło, to oni po prostu wepchnęli tam o wiele więcej swoich pomysłów, swoich koncepcji. I to taka zajawka, trochę jak Mario. No. Nie wiem, to jest Masters of Doom generalnie. Taki trochę Mario, no. Taka zajawka, trochę jak Mario. Chcielibyście coś jeszcze na temat Dooma się dowiedzieć, czy będziemy... Au! Au! No, zginęło mnie. Nie bardzo rozumiem, jak traktować tą odpowiedź. Słuchaj, czyli co? Generalnie polecasz? Tak, polecam. Jeżeli weźmie się pod uwagę...
te zarzuty, które przytoczyłem i nie przeszkadzają wam w niczym. To wtedy jak najbardziej. Tupasz, a jak twoja wypowiedź a propos tego, że nie masz w dupie fabułę i w ogóle tego nie czytasz, ma się z tym, co mówiłeś na początku po zakupie gry, cytuję, liżę wszystkie ściany i czytam wszystkie teksty? Bo na początku sprawiało mi to frajda, a potem okazało się to tak nudne, bez w takiej hałdzie tekstu, że dałem sobie spokój. Okej, dziękuję. Bo trzeba było czytać. Czyli co, w zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie. Tam. Czytać, ci, którzy lubią czytać, to sobie poczytają. Tą akcję. Jak się dzieje młynek, to jest młynek. To skrzniaki w twarz, to jest łamanie rąk w sezonie. To wrzucenie granatów w darmo. Czyli na dobrą sprawę nawet fani tego RPG-ów znajdą tutaj trochę tego dla siebie, bo masz dużo tekstu do czytania, nie? No. Też. Masz też jakiś opis tam rozwoju tej postaci, nie? Ale patrz, no taki każda gra praktycznie ma taki Mario. Paper Mario. Właśnie tak chciałem nawiązać do tego, że tak naprawdę osoba, którą interesuje historia, fabuła i tak dalej, to ona wybierze sobie ten najniższy poziom trudności i będzie się delektowała tym lore całym. Tak, natomiast ale osoba, też będzie której... musiała grać ostrożnie wciąż. A w czym to było? W jakiejś grze teraz niedawno chyba co wyszła, był tryb fabularny, coś takiego, że po prostu w ogóle nie przejmujesz się żadną walką, niczym, tylko przeszedł do przodu, byleby... A to nie mówisz o Soma przypadkiem, gdzie po prostu można wyłączyć potwora, który cię tam ściga? A to już było... I delektować się tą historią? Ale to nie osoba, tylko coś to teraz jakoś niedawno wyszło. Nie pamiętam. Że po prostu sprecyzuj enjoy. Niedawno. No, niedawno, w przeciągu pół roku. Jedna gra wyszła w ciągu ostatniego pół roku. Na pewno, czyli Gwiazda Morta. Z gier, które wyszły już nie tak do końca niedawno, trochę dawniej, to jakiś czas temu w końcu odpaliłem z racji Game Passa Metro Exodus i tam jest opcja taka, że jest dla czytelnika, tryb dla czytelników. Tak. A możliwe, Metro potem różne poziomy trudności. Możliwe, że też mi się to popierdzieliło z tym, że ja Rise of the Tomb Raider całkiem niedawno przechodziłem i tam też jest właśnie tryb jest. Taki bardzo, bardzo idź do przodu. Rozsiądź się na kanapie, jest popcorn i enjoy the show. Mhm. Nie no, Topesz, ty to dziś, znaczy nie Topesz, Boże, sorry. Sorry Topesz w tym wypadku. Dave, ty to dzisiaj w formie jesteś. Najpierw Mario, teraz to ostatnie pół roku premiera. No jedziesz grubo. Ej, jeszcze było trochę Mario, trochę RPG, nie? Dave się trochę wyczułguje spod kamienia. Kurde. Lecę z tematem, spoko. Czym nas jeszcze dziś zaskoczysz? O, się zdziwisz. Widzę, odkażacz wchodzi. Aj, no kurde, już drugi. Dobrze, dobrze. Czyli co, Duma zamknęliśmy, tak? Czy byś chciał go, kurwa, zamknąć? On by ci taki wpierdol spuścił, jakbyś go próbował zamknąć. Dark Souls, jesteś zamknięty w pomieszczeniu z potworami. Doom, to zamknięty w pomieszczeniu z tobą. Tak. To jest najlepsza recenzja 2016, nie? Myślę, że to można też ją zastosować spokojnie. Dokładnie. Okej. Okay. Dobrze, panie prowadzący. Co mamy jeszcze na liście, co do czego mógłbym pozadawać pytania jako noob? Na liście mamy... Wyjebało Emiota. Na liście mamy... Nie. Kurwa masz. Jest, dobra. Słowo klucz podziałało. Chciałem powiedzieć, znaczy powiedziałem w sumie, tylko że muszę... Nie, słyszycie mnie? Nie, ale co idzie? Wow. Nie, no ja mówię, świecę się na zielono. No teraz już tak. Stary, przestań. Ale zacząłeś jeść drugi raz mówić i znowu. Nie. Przestań jeść te parówki, kurde. Ty jesteś tam, czy znów cię w... Są cztery gry, które wkleiłem wam na liście. Jamal zabrał ci dwie.
Nie znam żadnej, w związku z czym z przemiłą chęcią pozadaję pytania. Oczywiście. Dobrze. Ja zacznę w takim razie omawiać od ostatniego tytułu, czy od końca. O, czyli zaczynasz z grubej rury. Tak, chcę, wolę mieć mroczny tytuł. Wolę mieć trudną, ciężką i mroczną grę za sobą. A potem już będzie tylko więcej. Zróbmy od trzech tylko takich super fajnych, pozytywnych, radosnych, kolorowych grach. No, to jeżeli chcecie wesołą, takie radosną... Takie tam Mario połączone z Animals Crossing. Trochę Mario. Daj, dobra, dobra. Chłopacy. Jeżeli chcecie taką wesołą, cukierkową i uśmiechniętą grę, to od razu mówię, że Through the Darkest of Times taką grą nie jest. A tytuł mówi co innego. Jest to gra, w której ty wcielasz, czyli gracz. Ja? Wcielasz się ty. A ja też? W członka, tak, ty też. O, ja twoja matka też. To zrób jak Oprah. Zrób jak Oprah. Ty, wszyscy ty, jesteś, ty. W tej grze wszyscy jesteście nazistami, kurwa. Nie, chcę mówić. To nie jest symulator Hadera, tak? Uspokój się. Nie. Wszyscy nie. Jesteście członkami góry. Tak. Członkami ruchu oporu. Przeciwko nazistom. Jesteście obywatelami Niemiec. Chule. I teraz tak. Jest to gra, powiedzmy, o podłożu historycznym, mocno historyczny. Dlatego, tak, że zaczyna się... Zaczyna się... W 1933 roku. W momencie, kiedy Hindenburg mianuje Hitlera kanclerzem. Trwa aż do 1946 roku, do następstw wojny pokazanych po II wojnie światowej. I historia jest bardzo mocno osadzona w realiach II wojny światowej. W związku z tym my de facto nie mamy żadnego wpływu na wydarzenia historyczne, które się dzieją, ale chodzi bardziej tutaj o pokazanie tego, jak ruch oporu działał na terenie Berlina, co i było w mocy ruchu oporu, co było w mocy dla prześladowanych, chodziło o rozpowszechnienie prawdy o tym, co naziści robią, a jednocześnie mieliśmy takie bezradne patrzenie, jak wielka rzesza ludzi, dosłownie rzesza, kibicuje Hitlerowi. Teraz tak, jest to gra po części strategiczna, dlatego że mamy podzielony okres na tygodnie i każda tura reprezentuje tydzień. W każdej turze mamy pięć postaci możemy zrekrutować. Każda z tych postaci ma swoje statystyki, typu inteligencję, skradanie, siłę. Ma jakieś, czy może mieć jakieś umiejętności specjalne. I w każdej turze musimy zdecydować, które zadanie przypisujemy każdemu z członków. Sukces w każdej z tych części, w tych zadań, częściowo zależy od wartości właśnie tych atrybutów. Jednak to nie jest takie proste, bo czasami trzeba ze sobą zabrać jakiś przedmiot, który trzeba zdobyć w innej misji. Czasami musimy na przykład pomalować posągi, czy pomalować jakieś rzeczy farbą, musimy najpierw tę farbę zdobyć czy zakupić. Kasę zdobywamy jako składki członkowskie od członków ruchu oporu co tydzień nam tej kasy przybywa. Jednocześnie mamy tutaj postęp czegoś w rodzaju postępu paniki. W momencie, kiedy spadnie nam do zera, to w zasadzie jest koniec gry. Więc musimy tak podbudowywać to nasze morale, żeby oni chcieli ci członkowie ruchu oporu nadal walczyć. Co jest tutaj jeszcze ciekawe, na początku każdego tygodnia otrzymujemy 3 nagłówki gazet. I wiadomości, które tam są przedstawione, to są historycznie dokładne informacje i zwykle opisują sukcesy reżimu nazistowskiego. Wówczas takie nasze morale się automatycznie obniża, zanim cokolwiek zrobisz. I trzeba dbać właśnie... Morale rośnie poprzez robienie misji, a czasami mamy też coś takiego, że
Możemy na przykład wysłać wszystkich ludzi ruchu oporu na przykład do kina podziemnego, żeby obejrzeli jakiś film naszej propagandy znowu, żeby obejrzeli na przykład, żeby się po prostu lepiej poczuli, w związku z tym ich morale drastycznie rośnie. To jest taka last resort, ostatniej szansy akcja. Natomiast oczywiście to w tym momencie powoduje, że tracimy cały tydzień, bo musimy cały tydzień poświęcić na taką wizytę. I teraz tak, nawet jeśli nasza akcja się powiedzie, wykonywania w tygodniu, istnieje duża szansa, że któryś z członków naszej ekipy zostanie zauważony, zwróci uwagę władz czy różnych żołnierzy. I jeśli pozostawimy za długo na przykład taką osobę z takim oznaczeniem, mogą zostać zaresztowane. Więc mamy coś takiego jak gorączkę, no to jest taki ten wskaźnik temperatury danej postaci. Im jest ona wyższa, tym dana postać stwarza większe zagrożenie podczas wysyłania jej na kolejne misje i zmniejsza automatycznie szanse jej powodzenia. Przegrywamy, jeśli stracimy zbyt wielu zwolenników lub kiedy morale osiągnie zero. I teraz tak, sama mechanika jest dość solidna i w zasadzie oparta na statystykach, ale mam wrażenie, że tutaj chodzi w tej grze bardziej o historię, o fabułę. Chodzi o to, że deweloper, którym był Paint Bucket Games, notabene berlińskie studio, oni absolutnie pokazują taką niewygodną złożoność sytuacji, pokazują takie prawdziwe realia życia w nazistowskich Niemczech. I to jest w ten sposób, że każdy wokół, nawet jeśli masz przyjaciół, sąsiadów, dzieci, które na początku stwierdzają, że no przecież Hitler, co taki Hitler może? Pokazuje prawdę. Nikt tak naprawdę nie jest odporny na toksyczne uroki charyzmatycznego Hitlera i całej partii. Co kurwa? Toksyczne uroki charyzmatycznego Hitlera. Tak, bo co by nie mówić... Pięknie opowiadał, zamknąć mordy. Co by nie mówić, Hitler, jak się czyta na przykład Mein Kampf, ja się naprawdę nie dziwię, że ci ludzie za nim poszli, bo on opisywał to w taki sposób, że w realiach, w których znalazły się Niemcy, nie dziwię się, że oni chcieli po prostu mieć... silnego wodza. Tak, coś ten deseń. No, dokładnie tak. Mamy tutaj, spotykamy na swojej drodze różne osoby i każdorazowo no po prostu nie wiemy, czy możemy komuś zaufać, czy nie. Zaczyna nas jako gracza ogarniać taka swoistego rodzaju paranoja. Zaczepiają nas na przykład osoby na ulicy, które o coś zapytają. Typu na przykład jesteśmy świadkiem linczowania jakiejś osoby, typu na przykład jakiegoś Żyda na ulicy przez patrol nazistów. Stoimy i patrzymy się, stoimy w tym tłumie i się patrzymy. Mamy czasami możliwość reakcji, a czasami na przykład ktoś do nas podejdzie i na przykład zagadnie, na przykład zapyta nas, a co ty sądzisz o tej sytuacji, która się dzieje? I cholera, to nie wiesz, prowokator, czy osoba, która rzeczywiście jest jakaś tosliwa. Możemy na przykład w ogóle zignorować tę sytuację, ale to ma każda decyzja ma swoje konsekwencje. Co jeszcze? Bardzo, tak jak już wspomniałem o tych gazetach, to muszę wam przyznać, że pokazanie tego ciągu horrorów nazistowskich przez nagłówki gazet pokazały nam tylko, jak bardzo mroczna jest wojna na poziomie takiego zwykłego człowieka i to tak bardzo zachęcało cię do tego, żeby robić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby w kolejnych tygodniach starać się jak najlepiej, żeby tym nazistom dokopać. Ale, co jest ciekawe,
w momencie, kiedy na przykład drugi raz przechodzisz grę, to jest może taki może trochę mały spoilerek, ale pokazuje, że jeżeli na przykład wybrałem czasami odpowiedź przeciwną do poprzedniej, uzyskiwałem bardzo podobny efekt. Więc czasami w niektórych wypadkach to mam wrażenie, że ten wpływ emocjonalny w tym momencie za drugim przejściem gry jest zdecydowanie mniejszy. Natomiast pierwsze to przejście jest naprawdę mocno emocjonalne. Coś, co mnie trochę nie tyle, że zawiodło, ale uważam, że było trochę, czy może nie na miejscu, ale coś, czego nie chciał, naprawdę nie chciałbym, żeby twórcy poszli tą drogą inni i to robili. Było parę sytuacji, w których dialogi i brzmienie skryptu gry bardzo mocno odnosiło się do Trumpa. Ale co porównują, twórcy gry porównują go do... co? Słuchaj, nie chcę zdradzać, bo to musiałbym wejść trochę w fabułę, a nie chcę... Nie chcę pozostawić to też do odkrycia, natomiast... Polecam się samemu odkrywać. Gwarantuj, tak, polecam zdecydowanie samemu to odkryć, mimo że fabuła jest znana, bo to są wydarzenia historyczne. Natomiast... Każdy musi dokładnie je znać też. No, to tak samo jak znana jest fabuła Hearts of Iron, czy Europa Universalis. Tak. Bo jest. Cywilizacji też na przykład, tak. No cywilizacja akurat... Korony królów. W stosunku do tych dwóch powyższych. Tak. Ale wiesz, spoilerów i korony królów. Gra, której warto dać szansę między innymi dlatego, że ekipa z Berlina, która nad nią, to berlińskie studio, które nad nią pracowało, no mają w swoich szeregach ludzi między innymi od Spec Opsów. O! Okej. Okay. Więc jeżeli chodzi o napisanie tej całej historii i stworzenie tego klimatu, to jak najbardziej można z czystym sumieniem polecić. Natomiast nie jest to lekka, łatwa i przyjemna gra tak właśnie emocjonalnie, jakby na to spojrzeć. Nie, Through the Darkest of Times to jest tytuł, gdzie właśnie z jednej strony pokazuje ci, pomimo tego takiego może małego pomyczka pokazującego ten upadek Hitlera i to, co się działo mimo wszystko, że jaka radość była też po upadku, ale z drugiej strony ci ludzie nawet po upadku to jeszcze, to jest mniej więcej to samo, co będziemy mieli po wirusie, że wirus odejdzie, a ludzie jeszcze przez długi, długi czas będą musieli dojść do siebie. No weźcie, zobaczcie jak długo po wojnie świat dochodził do siebie, jak długo II wojna światowa jest tematem takim... Jak długo Polska dochodziła do siebie. No to też no. W ogóle to... Nie, jeszcze nie doszliśmy do siebie. No, teoretycznie tak. Ale jak długo świat raz, że dochodził do siebie po wojnie. Pomijam Korea, potem Wietnam, bo tam poszło rykoszetem jeszcze później. Ale jak długo w ogóle to był temat nośny i no, kurwa, Hollywood filmy do dzisiaj robi o II wojnie światowej, nie? No. Natomiast, dobra, wracając do gry, no jest to taka właśnie połączenie strategii z takimi elementami właśnie trochę przygodowymi, gdzie podejmujemy decyzje, a jednocześnie musimy dbać o swoją grupę, a jednocześnie musimy, jesteśmy wystawieni na zmiany poglądów swoich przyjaciół. Oczywiście to na przykład jest tak, że na przykład mamy na przykład kilka osób w swojej drużynie i na przykład jedna z nich na przykład mówi, że może zostać zatrudniona w domu jakiegoś dygnitariusza Gestapo, no to możemy podjąć decyzję. Nie, że to jest zbyt niebezpieczne, a z drugiej strony tak, bo możesz nam przekazywać jakieś informacje. I na przykład z jednej strony na początku przekazuje nam informacje, no a potem na przykład się okazuje, że osoba zostaje, wiesz, złapana, tak? No więc to jest takie podejmowanie decyzji, które i tak będzie na przykład zła decyzja, tak? Na swój sposób. No musimy... Ta gra nie jest pozytywna, ta gra jest mroczna, ta gra jest brutalna, ta gra jest nieprzyjemna w odbiorze, ale uważam, że jest cholernie dobra i że jest bardzo ważnym tytułem. Od razu mówię, nie jest to tytuł taki, że stwierdzicie po jej przejściu, że to jest gra 10 na 10 goty i w ogóle. Nie, ta gra ma swoje błędy,
ta gra mechanicznie jest momentami taka, że przy długim przejściu ona już dużo bardziej traci. Natomiast jednorazowe takie przejście, poznanie tej historii, zobaczenie, jak to wszystko wyglądało, a jestem przekonany, że w niektórych przypadkach mogło to nawet wyglądać gorzej. To robi wrażenie. Tak? Mów. No, dobra. Tego chciałem się zapytać. To jest indyk? Wydaje mi się, że tak, że wszystkie te tytuły, które wygląda dzisiaj jak indyk, smakuje jak indyk. Omawiali. To są w zasadzie tytuły indycze. To jest indyk. No. Doom Odgoda, też był indykiem, także... Taki trochę Mario, trochę indyk. Ale ten, a powiedz mi, jak to jest styl graficzny? Bo ja nawet nie odpaliłem żadnego screena, żeby zobaczyć. To jest bardzo taki kreskówkowy, ale taki to nie są zaokrąglone. Ciemne barwy, przede wszystkim jest ciemne, czerwień, szarość. Taka... Czujesz, jakbyś widział oglądał Powstanie Warszawskie. Jaki to jest styl graficzny? Kreskówkowy, czerwień, ale nie, bo te postaci są kreskówkowe. Ale to jest jakiś pixel art, kurwa. Nie, to jest... Sam kurwa jesteś w pixel arcie. Zaś ci pokażę. To jest generalnie taka grafika. Zobacz. To jest graficznie. To jest styl graficzny gry. No. Fajne. Tak. Ona jest taka trochę momentami właśnie przesadzona, bo te postaci mają na przykład wielkie uszy, wielkie wąsy, wielkie oczy. Ale to mi przypomina jakąś w ogóle kreskówkę taką widziałem. Taką papierową. To są takie jakby wycinane z papieru postaci. Francuską w ogóle w sumie. No, w zasadzie tak. Tacy francuscy lotnicy na tym pierwszym planie. Ja wiem, dlaczego ty pijesz. Nine. 9. Znaczy ja myślę, że podsumować tę grę można by takim, że nie jest, tak jak mi odpowiedział, to gra świetna, ale ja w swoim mniemaniu uważam, że jest to gra potrzebna. Potrzebna też dlatego, żeby właśnie spojrzeć na tą drugą stronę tego, co się działo w Niemczech po 1933. Bo gra jest to nie tylko ludzie w krajach podbitych cierpieli, tylko nawet tak, obywatele też... własnego dokładnie kraju. No oczywiście, jak miałeś ten inne poglądy, inne nie zgadzałeś się z władzą, z doktryną i tak dalej, to no oczywiście... Tak, no, 400 lat temu cię palili na stocie, a teraz no... No pewnie. Kurwa, w starożytnym Rzymie nie podobały ci się rządy Cezara, dostawałeś w łeb, jak głośno o tym mówiłeś, no i tyle, no. Tam się nikt nie cackał z tobą. Tak samo w czasie wojny w Rzeszy. No to było dokładnie to samo, tak? W szczególności, że Adi się bardzo mocno wzorował przecież na tym, na właśnie Cesarstwie Rzymskim i ogólnie... Salut Rzymski przecież stamtąd wziął legiony. No tak. On chciał być cesarzem, Cezarem i... Tak. A był tylko zarządzającym, firerem. Był tylko... No. Ty był tylko firerem, a co odjebał? No to skoro jesteśmy przy... Spróbuję płynnie przejść. Skoro jesteśmy przy temacie gier niezbyt lekkich, to żeby zakończyć ten odcinek troszeczkę lepiej, to w tym momencie wypadałoby powiedzieć sobie co nieco na temat tytułu The Suicide of Rachel Foster. To jest sequel do Vanishing of Ethan Carter? Nie. Nie. Ale już wiemy, jakie jest. Pierwsze. Tak, dokładnie. Świeższe. No to tak faktycznie, nie? Lekko idziemy. No, na razie idziemy bardzo lekko. Wbrew pozorom, ten tytuł jest nie tak komediowy. Ciężki. Nie tak ciężki. Nie, to jest thriller horror.
Z Walking Simulator, ale z rozwiązywaniem też małych zagadek i atmosferą takiego troszeczkę zaszczucia. O czym jest gra? Suicide of Rachel Foster to jest gra, w którą... Daj powiedzieć Henrykowi, bohater już wziął oddech. Ja już na wdechu dostałem. Kurde, on się wziął... Zacznę mówić, nie? I chuj, no kurwa, nie da mi dojść. Przepraszam, myślałem... Grałeś to jednak. Znaczy się trochę, grałem trochę, co nieco wiem o fabule. Tytułu nie przeszedłem. Dobrze, to o fabule opowiem wam Hadę. Co nieco na temat fabuły. Akcja toczy się na początku lat 90. poprzedniego wieku. Wcielamy się w Nicole, która powraca w swoje rodzinne strony, a dokładniej do hotelu, który należy do jej rodziny. Jedną ważną rzecz muszę zaznaczyć. Nicole to nie jest Rachel Foster. Nie. No właśnie do tego dążę, skąd się tytuł wziął tej gry. Nasza bohaterka 10 lat wcześniej wyprowadziła się wraz ze swoją matką z tego hotelu, kiedy odkryła romans swojego ojca właśnie z tytułową Rachel. Tak. To blać. Dokładnie. I dowiadujemy się, że Nicole, w którą się wcielamy, ma sprzedać ten hotel i udaje się tam prawnikiem. Dochodzi niestety... Ona się udaje sama. Przepraszam najmocniej. Tak, bo ona jest na... Kurde, ja się teraz machłem. Bo ona jest cały czas w kontakcie z tym prawnikiem. Wybacz, tutaj akurat moje... No nie, ona nie jest w kontakcie z prawnikiem. To co mi się popier... Tak, napierdalasz. Człowiek, z którym ona się kontaktuje przez komórkę, to jest, pamiętajcie, gra się dzieje w roku 93. Człowiek... Komórki nie są takie rozpowszechnione, nie. Jak dziś, przypominamy. To jest wielka to jest cegła, ona ma taką cegłę w ręku. A no człowiek, który jest po drugiej stronie, jest z federalnej, to jest Federal Emergency Management Agency. Czyli na polskie to jest Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego. I teraz tak. Rachel przybywa właśnie do tego hotelu, który podkreślamy. Ten hotel jest stary, zniszczony, opuszczony i ona tam przybywa do tego hotelu, który znajduje się w górach, w montanie, w dziczy i do tego zaczyna jebać śniegiem. Tak, trochę pachnie lśnieniem i naokoło jest wszędzie śnieg i wszędzie daleko. Hotel się rozpada. Tak jak Kader powiedział, ona chce ten hotel ocenić, sprzedać, uwolnić się od tych sekretów. Ale to jest jej hotel, czy... To jest hotel jej rodziny. Ona dostała hotel, w spadku. No nie słuchałem cię, tylko klepałem w klawiaturę. I teraz uwaga. Chuj. Żeby nie było, tatuś miał romans z Rachel, która to Rachel. Tytułową Rachel Foster. Tak, która to Rachel była nastolatką, niepełnoletnią i która odebrała sobie życie. I teraz tak, to jest początek. I zaczyna się sytuacja taka, że Nicole ma do wyboru możliwość ucieczki. Znaczy to nie jest nasz wybór, tylko gra nam przedstawia, że Nicole niby ma możliwość wyboru, że możliwość ucieczki przed burzą śnieżną, natomiast Nicole stwierdza, że ona chce zostać w tym domu, w związku z tym wpada jakby w pułapkę, na zewnątrz jest wielka burza śnieżna, no i zostaje sama w hotelu. Jedyną osobą, która dotrzymuje jej towarzystwa, jest niejaki Irving, który przez komórkę zaczyna z nią rozmawiać. I początkowe pierwsze parę godzin to jest na zasadzie łażenia po hotelu, poznawania kolejnych lokacji. Czyli taki trochę ten... trochę Firewatch. Trochę Firewatch. Bym powiedział to... Nie, ja bym pod kątem Firewatcha na zasadzie takiej, że tam też miałeś relacje przez komórkę, budowania relacji z drugą stroną. No a mi się właśnie łażenie po tym. Mi łażenie po hotelu kojarzy się z Luigi's Mansion. Trochę nie. Jak Mario.
Nie. Trochę Mario. I teraz tak, hotel jest olbrzymi. Bo on ma tam 3 piętra w górę, piwnicę i jeszcze możemy znaleźć przejścia pomiędzy ścianami. Ty kurwa chyba w Mariocie nie byłeś, jeżeli mówisz, że to jest hotel olbrzymi. Stary, to jest wielki hotel. Poza tym nie jesteśmy w stanie chodzić szybko w tej grze. Ta gra cię też ogranicza przez prędkość poruszania się. No właśnie, czyli walking simulator. Tak, to jest walking simulator, bolączki, ale jednocześnie... To są, inaczej, to są bolączki walking simulatorów, nie? Jeżeli gra wymusza pewne tempo poprzez właśnie zablokowanie możliwości podbiegnięcia, szybszego chodu, coś takiego, tylko musisz na przykład duże odległości z jednego skrzydła hotelu do drugiego przechodzić w takim tempie tep. Teoretycznie masz mapę, ale w praktyce więcej rzeczy jesteś w stanie wyczytać z różnego typu tabliczek w hotelu, typu na przykład masz na początku dostać się do swojego pokoju, czyli pokój, w którym mieszkałaś 10 lat wcześniej, został zachowany w takim samym stanie, jak te 10 lat był. Przez te 10 lat nic tam nie zostało zmienione, w związku z tym musisz najpierw znaleźć swój pokój. Wiesz, że ten pokój znajduje się w zachodnim, powiedzmy, skrzydle. No i masz oczywiście tam wskazówki, że tam jakaś suita królewska, zachodnie skrzydło i masz strzałki i możesz tam, to nie są takie strzałki, że cię prowadzi, ale na przykład wiesz, że na odpowiednim piętrze to jest i już masz łatwiej to do znalezienia. No. Czyli takie teoretycznie jak się nauczysz drogi. Tak, to już potem łazisz na pamięć. O kurwa, słuchawki. Jak się nauczysz drogi, to już po prostu lecisz, mapa ci nie jest potrzebna i po samych znakach drogowskazach, tak. Że tak. Chociaż powiem ci, że parę razy się zgubiłem, bo nie do wszystkich miejsc masz, że tak powiem, dostępy, ale to nie jest gra taka, że się zgubisz na długi czas. Nie, to absolutnie nie jest takie. To jest to, które łykniesz tam sobie, powiedzmy, w 7-8 godzinek spokojnie łażąc, tak? Nawet mniej, bo ja po prostu łaziłem i zwiedzałem i się gubiłem, więc podejrzewam, że tak można by w 5 godzin to spokojnie pewnie łyknąć. No. Oczywiście gracie przez pierwszy etap, kiedy poznajesz tereny, poznajesz lokacje, bo musisz na przykład zadbać o to, że na przykład na początku musisz zadbać o to, żeby przygotować, żeby wodę włączyć. Nakarm tego kota. Patrzysz, woda jest zimna. Skoro woda jest zimna, no to trzeba rozpalić w piecu, więc musisz zejść z trzeciego piętra do piwnicy i włączyć wielkie bojlery. To czekaj, to żeby zagotować wodę, to ty musisz zapierdalać do piwnicy? Żeby włączyć tak ogrzewanie bojlery z wodą. Żeby to tam nie było, kurwa, kuchenki gazowej w kuchni? 1993 rok, stary. Jakiej kuchenki gazowej, jak my mówimy o prysznicu? Aha, zagotować. Ja usłyszałem zagotować wodę. Ja też. Ja usłyszałem podgrzanie. Podgrzanie wody. Ale ja myślałem, że chcesz zrobić herbatę czy kawę. Emil się myje wrzątkiem. Ja też przed oczami miałem herbatę. No bez tak, kitu! Bo to zabrzmiało, jakby Emil autentycznie mył się wrzątkiem. Okej. No, i teraz to, jest taka sytuacja. To zmienia postać rzeczy, tak. Dobrze. I teraz masz taką sytuację, że na przykład schodzisz do tej ciemnej piwnicy, no i gra ci tak buduje taką atmosferę, że zaraz się spodziewasz, zaraz że wyjdzie. Zaraz że coś ci wyskoczy za winkla. Nie, tu się może coś zdarzyć, ale tutaj gra bardziej działa taką atmosferą. To nie Layers of Fear. Nie. Generalnie też... Chociaż tam też bardziej tego, mówisz, Emiot, trzeba odnotować tam udźwiękowienie. Zajebiste jest udźwiękowienie, tak. Bo jest nagrane wszystko binauralnie. Okej. Okay. Super. Więc tak, zagrałeś na słuchawkach przede wszystkim. Dokładnie. Tak, to jest to samo, co najlepsze odczucie Hellblade Senua Sacrifice było na słuchawkach i tu jest dokładnie tylko to samo. Tak. No chyba, że naprawdę dysponujesz jakimś mega dobrym sprzętem i kolumnami, nie? Powiem ci w ten sposób. I chcesz doprowadzić do zawału większość sąsiadów z pionu.
Inna sprawa. Powiem ci na przykład ten sposób. Najstraszniejszym momentem tej gry była sytuacja taka, kiedy w całym hotelu była noc i gasł prąd. I z tego trzeciego twojego... Tak ryje beret. I teraz wyobraź sobie, że idziesz i jedynym źródłem światła jest totalna ciemność. I jedynym źródłem światła, który masz, to jest światło, które wydobywa się z polaroidu w momencie, kiedy klikniesz, wiesz, spust migawki. Dla mnie bomba. Wow. I idziesz i schodzisz. Ja już się posrałem, nie? I autentycznie, a muzyka jednocześnie, te dźwięki, tak jak, że wiesz, czujesz, że za chwilę, nie wiem, duchy ci wyjdą z ten... Klimat jest bardzo budowany przez to. Potem oczywiście na przykład znajdujesz... Potem znajdujesz latarkę, ale latarka nie jest na baterię, tylko latarka jest na korbkę przez dynamo. Metro. Bardzo fajna opcja. Tak, metro. No. I jak przestajesz kręcić, no to ta latarka gaśnie. Czujesz ten klimat, tę atmosferę. Ta latarka oczywiście nie jest mocna. To jest takie lekko świecące światełko, ale no już jest lepsza niż... Bardziej niż ten... Ale ona jest lepsza niż Polaroid już w tym momencie, ta latarka, jak ją znajdziemy. Czekaj, musisz non-stop kręcić, bo jak przestajesz, to nie jest na zasadzie do ładowania baterii, Nie, jak przestajesz, to ona tak gaśnie. O, okej, klimat. Nice. I powiem tak, w drugiej części gry miałem takie wrażenie, że gra idzie na początku w kierunku opowieści o duchach trochę. Bo była w pewnym momencie sytuacja taka, że znaleźliśmy na przykład starą, zużytą taśmę VHS. Na taśmie VHS było nagranie grupy, która ten ghost hunting, czyli łowców duchów. I ich reakcje, że oni są przerażeni na coś, co się działo poza ekranem, nie? Nie widzimy jeszcze tego, co się działo poza ekranem. Resident Evil 7. Nie widzimy tego, co się działo poza ekranem, ale ta grupa, oczywiście, wiesz, tam się kamera przewraca, oni uciekają, zostawiają wszystko za sobą. Ten. No pewnie, żeby jeszcze bardziej to latarka, to by się ściemniała, to wszystko. Później. I ja powiem tak, ja się nawet spodziewałem, że to pójdzie w tym kierunku. Ale w miarę jak zaczęliśmy poznawać tę historię hotelu i tak dalej, zaczęła nam się pojawiać Rachel. I tu jest trochę ten moment, w którym ja mam trochę z tą grą problem z racji tego, że gra się nazywa Suicide of Rachel Foster, a my poznajemy w ogóle, co się działo z Rachel tak naprawdę dopiero praktycznie w samej ostatniej półtorej, dwóch godzinach gry. Okej. I jest to gra jednego bajeru, typu właśnie zobaczcie, jak fajnie zmieniliśmy aresztę. Na drugi plan. Nie, ta gra w pewnym momencie zaczyna być już grą taką trochę detektywistyczno-kryminalno-thrillerową, z mniej survivalowa, taka... O, z elementami platformowymi. Jakimi platformowymi? No. Właśnie pierdol. Taki Doom trochę, kurwa. Takie trochę Mario. Taki trochę Doom. No. Takie trochę Mario, tak. Musimy tak ten odcinek Ja mam teraz problem, bo nie wiem na przykład, do których momentów mogę wam zdradzać fabułę. W ogóle. Znaczy inaczej. Nie zdradzaj, nie. No chodzi mi o jedną rzecz na przykład. Trochę na początku się ta cała relacja dorosłego ojca tej Nicole z kilkunastolatką, znaczy nastolatką i troszkę nie na miejscu. Ona jest trochę w grze przedstawiana jako taka romantyczna i to jest takie trochę niepokojące, bym powiedział. Cringy. Ale jest przedstawiana trochę jako niepokojąca z punktu widzenia, znaczy ta niepokojąca romantyczna, chciałem powiedzieć, z punktu widzenia trochę ojca, ale nie będę mówił dlaczego, bo to jest coś, co odkrywamy w trakcie gry. Jednocześnie z jednej strony Rachel jest przedstawiana jako taka dorosła jak na swój wiek, która ma to zdanie jakby trochę tłumaczyć, jakby być jakąś taką wymówką, a z drugiej strony kilkukrotnie w tej grze jest pokazanie, takie wyeksponowanie tego takiego aparatu na zęby, takiego zdejmowanego aparatu na zęby z górnej tej, co
zawsze dla mnie było symbolem w filmach, że to osoby niedojrzałe mają taki aparat na zęby. Dzieci mają taki aparat na zęby. Bo dzieci bardzo nie mają. Młode osoby, nie? Tak, dzieci nie mają stałych aparatów na zęby, bo nie mogą mieć stałych aparatów na zęby. No skąd wiesz? Bo mi tak dentysta powiedział. Nie, bo mi tak dentysta powiedział, że dzieciom się nie montuje. Ja dzieciom się nawet dentystą nie wiesz. Dobrze. W tamtych czasach to był rok 93. Mhm. Ty byłeś w 93 u dentysty ostatnio? Tak, gra. Dobra. Którym się wiem przyciskiem wycisza dywa? Ścieżki moje nie wyciszysz. Emil, przytrzymaj zasilanie 5 sekund. Brakowało mi trochę, powiem wam, tego, że mamy przedstawioną tę historię z punktu widzenia Nicole, z punktu widzenia ojca, poznajemy jakby aspekt tej całej historii z punktu widzenia ojca, a nie ma punktu widzenia Rachel. Ona jest taka jakby... No bo ona nie żyje, no ej, hello. Ale ojciec też nie żyje. Ojciec też nie żyje. To nie jest spoiler, bo ona dziedziczyła po ojcu ten hotel, no kurwa. Tak. No ale myślałem, że intro się mi zaskoczy. Tak. Tam trzeba czytać. No nie. Nie dla ciebie. Trzeba mogło się od tego zacząć. Wiecie co, wystarczyłoby Dum pokazać... Dum to taki Mario, ale tam trzeba czytać. Ja, za dużo. Może jakieś listy, może jakieś flashbacki, może jakiś pamiętnik, na przykład kartki z pamiętnika, no cokolwiek. Co by pokazało, jaka ta Rachel miała stosunek do tej całej historii. A tu mamy tak trochę jednostronnie. Byłoby w DLC-ach, gdyby to nie wypuściło. Pamiętaj, że ojciec Nicole był od Rachel starszy ponad 3 razy, 3-krotnie. To ja podejrzewam, że jeśli on miał... Rzadkim, jakby się bardzo uparł. Pewnie tak, podejrzewam, że ona mogła mieć pewnie miała jakieś 15-16 lat. Nie było powiedziane to w grze, ile ona miała, natomiast... Wszystko wskazywało nam na młody wiek. Tak, natomiast problem. Zakończenie jest dla mnie jednym wielkim mindfuckiem. Bo nie mogę ci zdradzić. Bo podejrzewam, że w pewnym momencie się zaczniesz domyślać, a nie chcę ci zdradzić tajemnicy, bo jest tutaj parę wątków, parę historii, które są prowadzone jednocześnie. I one się na końcu łączą w całość, która jest jednym mindfuckiem. I mi się ten zabieg podobał osobiście. Lubię to. Nie do końca, bo pewne rzeczy mógłbym rozwiązać inaczej, lepiej, ale rozumiem, dlaczego autorzy się zdecydowali na takie rozwiązanie, a nie inne, i akceptuję ich wizję. Tak samo jak akceptowałem akceptowałem zakończenie Mass Effecta trójki w pierwszej wersji, tak samo tutaj akceptuję to zakończenie. Zakończenie Mass Effecta trójki są zajebiste. Były też bardzo tak fajne. Też należy do tego obozu, któremu się podobało. Jak ktoś twierdzi, tak, że jest inaczej, to jest głupi. Tak. Ta gra jest grą, oczywiście dla miłośników przygód z deszczykiem, ta gra jest grą dla miłośników walking symulatorów. Właśnie mnie tym horrorem zaciekawiłeś. Bo a jednocześnie... Nie horror, to jest... Ale... Nick Horror to będzie thrillerowate. Tak, takie. Tak, zrozumiałem to z twojej wypowiedzi. I ja bym powiedział tak, nie jest to gra oczywiście jakaś rewelacyjna czy coś, ale to jest gra dobra. To jest gra, przy której nie jest długa, a uważam, że to jest gra, przy której jeżeli... Dwa wieczory, 3 wieczory? Mi to zajęło jakieś 3 wieczory mniej więcej. Bo to tak mniej więcej mówię, 6-7 godzin tak mniej więcej mi to chyba zajęło. Nie, to nie tak źle, to krótkie wieczory. Tak, to nie było aż takie tragiczne tutaj. Właśnie da się tą grę tak przy jednym dłuższym posiedzeniu zrobić? Tak, bez problemu. W jeden dzień od rana sobie siadasz i spokojnie przechodzisz. Po południu zmieniasz grę. Nie robi się monotonna z tego powodu, tak? Bo są takie, które po godzinie odkładasz, godzinę pograsz jutro. Nie, w momencie, kiedy tu jest tak, że w momencie, kiedy zaczniesz robić, kiedy ci się wydaje, że już będzie monotonia, na przykład robisz jedno zadanie, robisz drugie zadanie, to w momencie, kiedy się zaczniesz, o kurwa, zaraz będzie trzecie takie same zadanie, to gra ci robi, coś nie, nowego. Robisz coś innego. Okej, okay, to fajnie. W sumie cenę tej gry, to jeżeli ta gra jest na jakieś właśnie 3 takie krótkie wieczory, to nie jest dramatycznie. Nie, celem gry jest oczywiście zorientowanie się, co się... A ile za taką dobroć?
W tej chwili 30 parę złotych, 34 złote bodajże. Tak, ona nie jest, ona w tej chwili nie jest droga, tak. To jest prawda. Dobry. Na Steamie chyba na promocji. Tak. Czyli jak będziecie tego słuchać, to, to już jest po promocji. Pewnie 6-8 dyszek warto nie, tak za nią dać. Nie, ja, szczerze? Ja bym więcej niż 60 zł osobiście za tego nie dał. 12 dolarów. I ona na Steamie jest w maksie za jakieś chyba 60 zł. I to jest dla mnie bardzo... Uważam, że jeżeli taka dopiero miała premierę, jeżeli taka cena jest w tej chwili, to uważam, że jest bardzo dobrze wycenione i za taką cenę możecie bez problemu kupić. Tym bardziej, że dwa bilety do kina to jest tak, jakbyście oglądali powiedzmy 5-6 godzin filmu. Tym bardziej, że do kina sobie nie pójdziecie. Nie, a tutaj macie przy okazji w grę, gdzie możecie poznać ciekawą dosyć fabułę, chociaż dosyć prostą. Osoby, które znają, oglądały dużo filmów, czy grały w gry tego podobne, mogą szybko się zorientować, przynajmniej w pewnych aspektach, jak ta gra się będzie kończyła, jak ta gra się skończy. Ze swojej strony mogę powiedzieć tak, no to jest dobra gra, to nie jest wybitny tytuł, to nie jest jakiś przełom, Mesjasz Narodów czy coś, ale jeżeli na przykład lubicie takie gry, jak wspomniałem, czyli jakieś thrillery, walking simy, nie wahajcie się, naprawdę możecie spędzić tutaj całkiem przyjemne godzinki. I czekam na komentarze po przejściu gry, jak wam się podobało zakończenie. Ja jeszcze tylko dodam a propos ceny, że w tej chwili jest historical lowest price, czyli mamy za 33,50 na Steamie. Jeszcze bardzo ważna cena. Taniej nie było. No dobra. Mhm. A teraz będzie gra, która w swoim założeniach miała być trochę bardziej radosna, jeśli chodzi o klimat. A czy im to wyszło, to zaraz się dowiecie. Ministry of Broadcast. Zgadza się. Oczywiście każdy z nas grał w takie... Czyli znaczy co, wcielasz się w Goebbelsa, tak? Nie. Zaraz. Ja pierdolę. On fire. Nine. Dokładnie. Ja słyszę nine i widzę Adolfa napierdalającego w biurku po prostu. Nine! Dobrze, to jest tak. Ministry of Broadcast. Każdy z was grał w oryginalne tytuły jak Prince of Persia czy Out of This World, czyli gry w 2D, takie z boku, platformówki, z układankami. Gdzie ty takie trochę Mario. Persia. Co mówisz? Gdzie ty miałeś Prince of Persia układanki? Tak no jak miałeś Duma w Mario, kurwa. Jak to nie? Naciskasz jakiś przycisk na przykład, żeby się podniosła krata i musisz zdążyć przeskoczyć na przykład zanim to było wszystko, był przycisk no. I krata. I tutaj... Układanki dla ciebie, rozumiem, że to mogło być coś trudne dla dziecka, ale... Ale jakbyś mnie nie przerywał, to byś się dowiedział, mój drogi toperzyku, że porównanie to jest jak najbardziej trafne, bo dokładnie na takim poziomie trudności mamy zagadki w Ministry of Broadcast. Czyli wcale. Dobrze, kontynuuj. I teraz tak. Mamy sobie tutaj Ministry of Broadcast. Jest to historia, która według mnie jest trochę połączeniem 1984, a częściowo z The Running Manem. Dystopijny naród rządzony przez tytularne ministerstwo. Co, Polska? Jeszcze nie. Ale blisko. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Widziałeś screena, którego wrzuciłem. Z tej którego? Słuchacze nie widzieli prawdopodobnie, więc... Ty kurwa! Jeszcze raz go wrzucę. Tego. Tego screena widziałem. Bardziej mi o tego gifa młodego chodzi. On leci pod odcinek. Błagam, że tego pod odcinek. Wracajmy już do tego. O kurwa, płacz.
jeżeli nie będzie wam dane zobaczyć tego gifa, to będziecie mogli, drodzy słuchacze, usłyszeć reakcję na razie. A mianowicie jest to gif, gdzie leżący kot odkopuje tylnią łapą małe początko. Właśnie Emio to powiedział gifa, czajcie. I teraz za każdym razem, jest koniec. Słyszę, to będzie to tak. Koniec. Nie możesz zobaczyć obrazu słuchając. Dobrze, no się kurwa. Potrzymaj mnie piwo, potrzymaj mnie piwo. Potrzymaj mnie piwo. Słyszysz co, obrazu to tam chuj, nie możesz usłyszeć gifa. Muszę się zdezynfekować. Serio, wow. Dobra, panowie. Bo jutro praca. Tak. Dopiesz, nie miałeś iść spać? Tak, zaraz uciekam. Jakie kulturalne. Kurwa, ja to z troską dbam o człowieka. Dbam o człowieka, a ty ten... Tak, żeby chuj do roboty wstał. Sam mówi, że ma problemy ze spaniem, to mu mówię, żeby wcześniej się położył, to wcześniej uśnie. No. O, powiedz jeszcze kurwa wszystkim słuchaczom, że mam problemy. O kurwa, ja też miałem ostatnio problemy z zasypianiem. Opowiedz wszystkim słuchaczom, myślisz, z czym ma problemy. A ja wam mogę opowiedzieć, jak bardzo mi to wisi. Nie musisz. Nie mu też. Ja nie mam problemu z zasypianiem, ja ostatnimi czasy chodzę spać w momencie, kiedy to przyszło się z drodze do pracy. No to zazdroszczę, wiesz, też bym poszedł spać wtedy. No tak, tylko że ja wstaję w momencie, kiedy ty już jesteś w domu. No, ale ja jestem zmęczony po pracy, a ty się obudziłeś. Lecimy z kolejnym przyczynie. Mario. No ja czekam, aż przestanie cię karać, żebym mógł cokolwiek kontynuować. Ja jestem grzeczny, spierdalać. A do ciebie nic nie mam akurat. Nawet szacunku. Oj, bloopersy. To musi tam być. Dobra, idę pod Rina, zaraz wracam. Kontynuujcie. Piwo przed chwilą piłeś, teraz już pod Rina. To kurwa. Wolne ma jutro, wolno mu kurwa. Jemu wolno. Let's go, okay. Dobra, kontynuujmy. To może zacznę od początku. Ośrodka głupio. Dobra, to o tym, jaka to jest gra, Prince of Persia i tak dalej, to już mówiłem. Ministry of Broadcast to jest gra, która dla mnie jest połączeniem roku 1984 Orwella z filmem The Running Man. Może oglądaliście z Arnoldem Schwarzeneggerem? Oczywiście, że tak. Opowiadania Stephena Kinga, kiedy jeszcze pseudonimem Bachman. Zaintrygowałeś. Tak. Mamy dystopijny naród rządzony przez tytularne ministerstwo. Ministerstwo zbudowało mur naokoło państwa, po czym zbudowało następny mur i następny. A teraz stwierdziło, że w celu poprawy swojego wizerunku organizuje teleturniej, który ma rzekomo oferować ludziom wizy pozwalające przekraczać mur lub mury. Nie wiadomo. Ale to jeden mur był im za mało? Oni stawiali takie coraz większe okręgi, tak? Aż tak. Attack on Titan. To jest tak. Może jest jeden mur, może jest więcej. Nie wiadomo. Mhm. Gramy rudowłosym mężczyzną o bardzo oryginalnym imieniu. Rudy. Przepraszam. Blisko, bo nazywa się Orange. To jak ona bohaterka Transistor, to Red. Coś ten deseń. No więc Orange chce zdobyć wizę, żeby móc odwiedzić swoją rodzinę, która jest za murem, z którą z jakichś powodów się rozstał. Więc trafia do programu i mimo, że wydaje się, że gra jest pełna fabuły, to tak naprawdę ta gra fabuły w ogóle nie ma. To jest wszystko, co musimy wiedzieć, czyli nasz bohater chce uzyskać wizę, więc bierze udział w teleturnieju organizowanym przez państwo. Mamy tutaj coś w rodzaju trochę satyry politycznej, trochę współczesnego, z takim podejściem trochę współczesnym, bo jak widzieliście na screenie, jeden z tych głównych rządzących
Wygląda jak trochę jak Donald Trump. Trochę? Nie. Wcale. Ale powiem wam, że ta gra jest bardziej wydmuszką niż czymkolwiek innym. Ta gra to jest platformówka. To jest platformówka 2D. Mówka, Jezu, który tak napierdala klawiaturę? A ja słyszę ten dźwięk i patrzę na tego kota, nie? Daj w kurwa. Ten. Wyciszyłem go, bo mnie wkurwa. Dobra, kontynuuj. Nie, no, żartuję, już ten. Oczywiście, jest to gra w pikselacie, jest... Graficznie jest dosyć klimatyczna. Natomiast sama gra to jest platformówka pixel perfectowa, ale z jedną rzeczą zrobioną, totalnie skaszanioną. Przepraszam, rozwiń określenie pixel perfectowa, bo tego nie znam. Mianowicie taką, że w momencie, kiedy skaczesz z platformy na platformę, pixel wcześniej możesz z tej platformy się zjebać, więc musisz dokładnie wymierzyć odległości. Pamiętacie takie gry z lat 90., gdzie jasne. Były tak, gry, gdzie były gry, które wymagały ogromnej liczby prób i błędów, dokładnej, znaczy dużej dokładności. Tak. No to Ministry of Broadcast to jest właśnie tego typu gra, która przeniosła nam wszystko, co najgorsze z tego rodzaju rozwiązań, mianowicie dokładność skoków z chujowym sterowaniem. O chuj. Oj, oj, oj. To już jest koniec. Powiem tak. To właśnie nie różnego typu skoki, spadki czy wrogowie, których spotykasz na mapie, są twoim największym wrogiem, tylko właśnie sterowanie. Walczy z tobą na każdym kroku. I częściej wygrywa z tobą niż ty z nim. Moja ogromna liczba zgonów w tej grze spowodowana była niewłaściwym działaniem mechanizmów kontrolnych. Auć. To nie brzmi za dobrze. Jednocześnie gra, w której która wymaga od ciebie takiego dokładnych skoków i ma kiepskie sterowanie, powoduje, że gra jest bardziej frustrująca niż powinna być. To bardzo źle brzmi. Tak, bo tu jest tak, że chodzenie, kiedy chodzisz, wydaje się, że chodzisz zbyt wolno. Bieganie natomiast w tej grze jest totalnie nieporęczne, bo tam musisz wykonywać dokładne skoki, musisz być zatrzymywać się często, żeby w odpowiednim skoku, w odpowiednim momencie zrobić skok. I teraz tak, możesz skakać w górę albo w bok. Żeby skoczyć w górę, musisz stanąć idealnie nieruchomo. Nie możesz skakać w górę, ruszając się na boki. A w momencie, kiedy masz presję czasu, kiedy musisz iść przez... ktoś cię na przykład ściga, musisz szybko się wspiąć. Zdarzało mi się, że chcę wskoczyć na górę, on skacze na bok. I odwrotnie. Kiedy chcę czasami skoczyć na bok, on mi nagle podskakuje do góry. Co jeszcze? Mamy tutaj sekcję na czas. Czyli w jednym miejscu coś musimy na przykład zrobić. Szybko powiedzieć w innym miejscu. Zdarza się na przykład sytuacja taka, że na przykład tam jest taka lokacja z radioaktywnym pokojem. Jeżeli zbyt długo w nim pozostaniemy, na przykład to umieramy, mimo że gra nam tego nie mówi w ogóle. A do tego wymaga od ciebie w tym momencie wykonywania perfekcyjnych skoków, perfekcyjnego wspinania się. Co jeszcze? Mamy takie sytuacje na przykład, że włazimy do jakiejś sekcji i nagle się okazuje, że ta sekcja jest ślepym zaułkiem. Tak po prostu. Okay. Co jest czasami frustrujące w momencie, kiedy wydaje nam się, że okej, idziemy, fajnie, zaraz dojdziemy gdzieś tam, a potem ślepy zaułek. I musimy na przykład wracać się dwa ekrany wstecz, bo tam było jakieś przejście. Więc Jesus. Łamigłówki są dosyć przyzwoite. Bo mamy łamigłówki, gdzie musimy na przykład zastanawiać się nad omijaniem jakichś przeszkód,
zmuszamy innych zawodników, z którymi bierzemy udział w tym turnieju do wykonywania pewnych groźnych dla nich czynności, ale i poziom trudności samych łamigłówek też nie jest jakiś wysoki, ale jest moim zdaniem taki słuszny. Ja wiem to tak. Mam problem taki, właśnie taki z tym. Taki nie za trudny, nie za łatwy. Tak, takie mają trochę. No. Bardzo popularnym wrogiem w tej grze to są psy z gliniarzami. Powtórz, proszę. Wiadomo, policja czekaj. Z tym. Z pitbullami jakimiś takimi. Ale tak, do policja z psem, a nie pies z policjantem. Chuj tam jeden pies. Jeden kit, jeden pies. Tak, nie, w zasadzie to dwa. O Jezu! Tak. Poznajmy nas, jeszcze wyrok dostaniemy. Miałem problemy trochę z tymi przeciwnikami, dlatego, że na przykład wydawałoby się, że wszystkich graczy biorących udział w tym turnieju będą traktowani jako tych, będą traktowali tak samo. Nie. W momencie, kiedy pojawia się kilku graczy, właśnie kilka postaci biorących udział w turnieju, jeżeli nawet mają kogoś bliżej, to i tak będą tę postać ignorować, będą lecieć blisko do ciebie. Więc dziwne jest trochę, że biegnie koleś z pałką, mija na przykład kogoś, kogo mógłby zdzielić pałką, ale omija go, nic go nie rusza, no i do ciebie biegnie i zaczyna się napierdzielać tą pałką. No, jest dla mnie takie trochę, kto się gryzie. Czyli tylko tobie przeszkadzają. Znaczy oni w ogóle przeszkadzają i bardziej się opłaca ich gdzieś tam omijać niż... Nadal mówisz o policjantach. Tak. Chodzi bardziej o to, że ty jesteś tym ich triggerem. Tak. Powiem ci w ten sposób. Gra nie jest długa, bo ona zajmuje około 6 godzin. Natomiast... To zależy, jak dobrze się przy niej bawisz, od tego zależy długo. Ja się bawiłem przy tej grze słabo. Powiem wprost. Więc pewnie dla się mnie, dłużyła. Dla mnie to była frustracja momentami. I nie dlatego, że kwestia poziomu trudności, ale poprawcie to sterowanie. I próbowałem zarówno grać na padzie, i próbowałem grać na klawiaturze. Jeden pies. Okej, gra ma jedną fajną rzecz, z której się śmiałem przez pierwsze 2 godziny. Potem była już trochę żenująca. Jest taki motyw, który przewija się przez całą grę. Na zasadzie, ktoś naszemu bohaterowi, pamiętajcie, że to jest w jakimś kompleksie w ogóle w środku zimy toczący się turniej, no bo jak? Oczywiście musi być zima. No, musi być ktoś zima. Naszemu głównemu bohaterowi ktoś podpieprzył buty. No on, żeby za łatwo w życiu nie było. No więc on zapierdziela wszędzie bez butów. A najlepsze jest jeszcze to, że on co chwila znajduje jakąś parę butów i z jakiegoś humorystycznego powodu nie może ich po prostu z tego czy innego powodu nie może danych butów nosić. Na przykład zakłada buty nie. Ten na przykład nogi by dojechał. Co to, nie wiem, co drut kolczasty w butach był? Nie, no, albo na przykład buty przymrożone do podłogi, tak? Na przykład, o, fajne buty pasują na mnie, ale nie mogę się w nich ruszyć. Kurde. No i to bawiło przez pierwszą godzinę, półtorej, a potem... Wiesz co, powiem ci, że póki co, to co o tej grze powiedziałeś, to w zasadzie... Mnie ja tam osoby tak. Nic nie interesuje. Odpycha. Nie, bo to nie jest dobra gra. To jest... Dla mnie najlepszym stwierdzeniem tej gry to jest oldschoolowa platformówka filmowa. Ale jeżeli ktoś lubi takie platformówki, i przymknie oczy na sterowanie, może się bawić świetnie. Dla mnie ta gra nie jest dobra. Do tego przez 90% mamy 2 albo 3 tylko rodzaje lokacji i praktycznie poruszamy się między praktycznie po tych samych lokacjach. Jakieś fabryki, jakieś ten... No, zbyt mała różnorodność. Powiem tak, w pewnym momencie to już błagałem, żeby ta gra się skończyła. A kiedy się skończyła, to poza tym, że zakończenie było tak, jakie jest i na zasadzie taki mech,
to ja po prostu stwierdziłem, że gdzie jest przycisk uninstall i nie, więcej nie. Auć. Są dobre gry, ale Ministry of Broadcast do nich nie należy. Nie, może nie jestem targetem? Nie wykluczam? Dlatego wiesz co? Tak bardzo nudną grę. Gdyby ta gra miała lepsze sterowanie, dostałaby ze dwa oczka wyżej. Ale ta gra po prostu jest momentami nudna. Sorry, no po prostu, no nie, sorry, taki mamy klimat, nie mój klimat. Więc to jest... Ale ty miałeś samo zaparcie, żeby to przejść do końca, nie? Powiem ci, podziwiam... No ta gra w jednej, po jednej trzeciej gry zaoferowała mi wszystko to, co przez następne dwie trzecie gry miała. Aha. No to zajebiście. Więc... Nie, naprawdę jest dużo. To znaczy inaczej, takim grom można wybaczyć to, jeżeli mają faktycznie... Słuchaj, jakby ta gra miała lepsze sterowanie. Fabułę. Jakąś fabułę, coś ten... Dokładnie, jeżeli by miały fabułę, która ciebie przyciągnie do tego stopnia, że przymykasz oczy właśnie na te mechanizmy, które się powtarzają ciągle w grze, to jeszcze dałoby radę, tak? Ale w momencie, kiedy i po jednej trzeciej gry dostajesz ciągle to samo, jesteś obrzucany ciągle tym samym, do tego fabuła jest sztampowa, nudna i totalnie niewciągająca i nie masz kompletnie ochoty kończyć tej fabuły i dowiedzieć się, co się działo na końcu, to niestety, no ciężko polecić taką grę. No. Ciężko. No więc nie polecamy, mamy... To jest nie polecaj KKKG. Kaka. Powiedział kaka. Powiedział kaka. Kaka powiedział. O ja. Kaka, słyszeliście? Kaka demona. Kurczę, to wy mnie tu zaprosiliście do nagrania. Miało być fajnie i tak dalej. A tu się okazuje, że to... Że nie polecacie. Blin. Że nie polecacie jakiejś gry po tym, jak przez pół godziny było o niej mówione. No, przepraszam, sorry, no. Bez sensu. Sorry, dobrze. To samo, to tak ma. Od dzisiaj możemy zrobić tak, że. Przepraszam, że się przygotowuję do odcinka. Więcej to się nie powtórzy. No tak, no w sumie ja się nie przygotowałem i przepraszam za to. To ja sobie pójdę. Muszę niestety się z wami pożegnać już na dzisiejszy wieczór, tak dzięki za kanie i do następnego razu. Cześć, Topesz! No, okay. Spokojnej nocki. Do następnego. Dobra, ja tutaj utnę swoją ścieżkę i wam wyślę, nie? Utnij, wyślij, tylko. Co, komu, gdzie i jak wytniesz? Tobie przysyłał. Na równe kawałki, każdemu. A poczekajcie, pożegnamy się, tak? A. To skoro Topesz poszedł... Dokładnie, skoro poszedł Topesz, to i my się możemy pożegnać z wami. Spróbujemy nagrać odcinek bez Dave'a, bo ten ciągle przeszkadzał waleniem w klawiaturę. To? Przepraszam, w końcu, ja tu pierwszy raz, a już w końcu. Potem napierdalań w klawiaturę to... Sądzę, że to jest usprawiedliwione. Wiesz co, powiem ci tak. To następnym jest razem... tak wieczne jak moje jedzenie na odcinkach. Dokładnie. Ale co następnym razem? Ja tam nie zapomnę jak ten. Następnym razem będzie tobie Hadr wpierdalał orzeszki, czy jakieś inne paluszki, czy któremu je dzikie węże. Ej, ale ciekawe, ja czy nie mój widzę mikrofon żadnego problemu. Ściągał moje żarcie po tych orzeszków. Ściągał. Ja nie widzę żadnego problemu, bo ja paluszki mam gotowe. Aha, okej, okay, dobra, dwóch ich jest. Good ja to... nam, 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 nam. A ten... nam, 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 nam. Ale ja miałem jeszcze inne wyzwanie, nie? Siedzi sobie Hader i nagrywa, kurwa, z nami procenty, a z tyłu Karola, kurwa, na kuchni napierdala kotlety i smaży, nie? Dlaczego Karolak? Emil, ty chyba wpijany jesteś. Nie, jestem trzeźwy, jak wiesz. Ja przepraszam, to przez mój mikrofon te procenty uciekają.
Ja nie piję w tygodniu, więc mam zasady po prostu. To nie były kotlety, tylko Karol robiła spaghetti. Ja po drugie wpierdoliłem je na tym odcinku i były dobre. To ona normalnie kotlety smażyła. A może i kurwa. No to normalnie, normalnie kotlety smażyła, no ja pamiętam przecież jak ja wycinałem, kurde, to widmo tego, to siedziałem, powiem ci, godzinę. Nie, no, widmo dźwiękowe, się śmiejesz, kurde, ale ja... Najgorsze było to, że on mówił, a ona smażyła i było normalnie słychać ten szum smażenia kotleta. Ale ja to wyciąłem. Chuj jest. Wiesz, czy mi się to kojarzy? Kotlety wycinać. Kojarzy to mi się z tym, z Atom Heart Mother i z psychodelicznym śniadaniem Alana. Panowie, skończyliśmy nagrywać 5. odcinek Coincastowego kącika giereczkowego. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą tutaj wizytę i aktywne udzielanie się na nagraniu. A w dzisiejszym nagraniu udział wzięli, lecąc od góry, Dawid Rytkowski, czyli Dave. Byłem, dziękuję bardzo za zaproszenie. Tutaj nic się dzisiaj nie wypowiedziałem, czyli wyszło jak zwykle. Człowiek dywan, czyli Krzysztof Hader-Tałajczyk. Dobranoc. Paweł Otton Sitek, czyli Sek Arekt. Dzięki. Jeżeli chłopacy mnie nie wywalą z tej ekipy, to wrócę jeszcze tutaj. I Dariusz Topesz-Szymański. Okej, uważajcie na siebie. A prowadził ten cały a burdel. Prowadził Emiot z Siepałem. O, ile wycinania będzie. A tego Emiot! Dziękuję bardzo. Do usłyszenia następnym razem. Odcinek prowadził Michał Jankowski, czyli Emiot. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa. Pa. Hej, hej. Moim zdaniem najlepszym hiciorem to było, jak tam się to wszystko zaczęło. W zasadzie to do nas to dopiero docierało jakoś, w sensie do Europy. Ten statek tam, Diamond Princess czy coś takiego, co kuźwa para z Australii ten się skontaktowała z nabrzeżem, bo tam oni przecież mieli kwarantannę po całości, para z Australii się skontaktowała z nabrzeżem i ci im dronem wina do... Siłowałem zrobić płyn do dezynfekcji, ale znowu wyszedł mi drineczek. Kurde, ej, ale powiem wam, że ja faktycznie mam dzisiaj seksowny głos. Spokojnie, jeszcze nas ten kurwa 2020 zaskoczy. Tak, jeszcze. Zobaczycie. Dopiero się kwiecień zaczął. Jeszcze Norbi wyda nową płytę, kurwa, teraz w domu siedzi. Golec Orkiestra wydalił. No i kurwa, jak to się skończyło? No. Jak to było? Poznałem Niemkę podczas... Nie wiedziałem, że Niemki lubią oceniać nasze zdolności seksualne. Podczas anala krzyczała co chwila nein. Jeszcze nikt mi dziewiątki nie dał. Jakie to było złe. Jak tego nie będzie na odcinku, to się obrażę. Suche. Obowiązkowy sucher odhaczony od Emiota. To tak jak facet trafia do więzienia i się pyta się go drugi. No dobra, facet, robisz nam tutaj za nową dziwkę. Pytanie, chcesz ze śliną czy bez? No to ten facet sobie powiedział, kurwa, no bez śliny, no to jak, to dobra, to niech będzie ze śliną. Tamten facet, dobra, ślina, podejdź tutaj. Kurwa, znowu tego kota zauważyłem. A ja sobie puściłem, ja sobie puściłem streama Baltiki z Forza Horizon. O, plansze Lego są. Tak, jestem. Ja wiem, grałem na premierę parę godzin. To jeden straszny minus, bo tych takich samochodów faktycznie z Lego są chyba 4 sztuki tylko. Reszta to jest jazda normalnymi samochodami, tylko że po świecie zbudowanym z klocków i to też... Aż bym sobie w Lego Worlds pograł. Było coś takiego, no. No,
Ja jestem wkurwiony młodemu, kupiłem Lego Worlds i miał totalnie w dupie tą grę. O, to tak jak u mnie Lego Undercover. Pograł tutaj godziny czy dwie i chuj. A Undercover przyszedł do końca. Mi się nie chciało już potem przechodzić, a on ją skończył. Ale ja go tutaj męczę, powiedziałem, że ni chuja, kurwa, żadnej gry ciągnie, żadnej gry nie dostanie, kurwa, dopóki nie przejdzie. Hmm. Kurwa, siedzieć i grać, kurwa, rolety zasłoń i graj, gówniarzu, a nie. Co to masz, 15 lat? 5 masz. 5, ciśnij, co ty, kurwa, odpierdalasz, nie? Kurwa, graj póki możesz, później nie będziesz mógł. Potem nie będziesz miał czasu, będziesz zapierdalać za głodową. Tak. No to nawet nie to, potem będzie szkoła, tak jak mój teraz, on ma tylko w weekendy dostęp do kompa albo playki. No już nie. Jak to? No. Przecież teraz cały czas w domu siedzi. No a ty myślisz, że co, że się w domu kurwa nie uczy? No i bardzo słusznie, kurwa. Ty wiesz, ile materiału dostajemy? Są no dni, gdzie Dominika z nim siada? O godzinie 8 kończy o godzinie 2-3. No i dobrze. Nie tyle samo siedziałby w szkole, więc. No nie, nie, nie siedziałby tyle w szkole. Ale nie, to chodzi o co innego. Chodzi o to, że my akurat nie mamy tego problemu, ale weź na przykład taki, jak oboje rodziców na przykład są na tym, na home office, a jeszcze muszą skorzystać z kompa do dzieciaka, nie? To wiesz, to jest... Z jednej strony ja tam, wiesz, nie narzekam, dostaję materiał, my wszystko robimy, tak, jak trzeba informatykę, to ja siadam i z nim robię informatykę, jak trzeba jakąś matematykę podciągnąć, to też siadam i robię, to nie ma problemu, nie? Tylko z drugiej strony właśnie chodzi o to, że albo ci nauczyciele mają, kurwa, taki przerost ambicji na, nie wiadomo, po chuj, albo... Albo tak wygląda faktycznie program, nie? Tylko, no właśnie nie do końca, bo to mi się nie wydaje, że tak wygląda program. Albo, wiesz, jest też inna rzecz. Jeżeli ona przy tablicy, na przykład nauczycielka stoi przy tablicy i coś tłumaczy dzieciakom, to nie jest tak, że ona do każdego dzieciaka siada i patrzy każdą literkę, co on pisze w ćwiczeniach, czy coś, nie? No, tylko odezwij się, jak zrobisz. Tak, ale nawet nie tyle odezwij się, jak zrobisz, po prostu macie to zrobić i tyle, tak? A tutaj, no... Zwróć mailem, tak? My mamy jednego dzieciaka i my po prostu siedzimy, dopóki on tego nie zrobi i nie zrobi tego dobrze, nie? No jasne. No. No ale dobra, jebać to. Jest jak jest, kurwa, trzeba się z tym pogodzić, przyzwyczaić i... Ja się cieszę, no to... że przynajmniej tyle, że mogę wyjść do pracy, nie? To jest, no, dokładnie, dokładnie. Znaczy, nie czuję się z tym czasach komfortowo, dosyć często nie czuję się z tym komfortowo, ale samo to, że przewietrzysz się, porobisz coś faktycznie w jakimś gronie ludzi niż w swoim pokoju przed laptopem, nie? Ja no, powiem, kolejny powtarzam, w dzisiejszych czasach, w momencie, kiedy ktoś ma nadal pracę, to jest mega wygranym. No. Ja wam powiem, że ja trochę się cieszę, że... My normalnie idziemy z produkcją. U nas wszystko idzie, jakby nic się nie działo, poza tym, że absolutnie wszystko jest odkażane, rękawiczki do boju, nie? No i bardzo dobrze. I dzięki takim ludziom jak ty, to ja mogę sobie w tej chwili się napić. Nalać sobie drina, dokładnie, smacznego. Ja się cieszę też, że po świętach właśnie jedziemy znowu z Maćkiem na statek i też zmienię... Sea of Thieves. Tak. Zmienię trochę środowisko, zmienię trochę otoczenie, wszystko... Jest zupełnie inny klimat. Z drugiej strony zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, bo może nigdzie nie ruszysz. Gdzie? Dlaczego? Nie ma najmniejszej opcji. Słuchajcie, ja tak właśnie w kwestiach rozwinięcia się sytuacji macie, z tego co dobrze zrozumiałem, z tego co słyszałem, czytałem, to macie tydzień. Jakieś maseczki, jakiekolwiek, ja wam mogę w razie czego podesłać, jakbyście nie mieli możliwości się zaopatrzyć. Mogę wam podesłać instrukcję tam, jak sobie uszyć samemu maseczkę jakąś taką podstawową, bo od 16 podobno wchodzi prikaz, że każda jedna osoba... Dlatego, że ja cały pracy spędza w maseczce i nie masz pojęcia, jak się gęba męczy w tym przez 8 godzin. A ty masz ten? Masz Topesz, ja masz doskonale okulary, zdaję Topesz, ja doskonale zdaję sobie sprawę. Tak, mam jeszcze okulary, ja większość zmiany nic nie... Dokładnie. To jest przerąbane, bo bez okularów też niewiele widzę. O odczytanie jakiejś skali, że
poziomem, to na wysokości 6 metrów to nie jest takie coś, że bez okularów sobie kurwa poradzę. To też powiem ci tak, ja zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak to jest w maseczce przez 8 godzin albo i dłużej. Potem staram się w ogóle nie dotykać. Bo w pracy mamy prikaz noszenia maseczek już od dłuższego czasu. I jeśli chodzi o okulary, to też zdaję sobie sprawę z tego, jak to źle działa. Ja nauczyłem się tak oddychać, że jak wydycham, to wydycham w dół. Tak, żeby jak najmniej, wiesz, pary szło na okulary. Nurkowania, nie? Tak, no generalnie naprawdę, no to nie jest mega wygodne. Nie, ale wracając do tych maseczek, to kurwa nie miłosiernie, ja z bandamą zacząłem chodzić, ale... I dobrze. Topesz, no. Jeżeli chodzi o te okulary pierdolone, to spróbuj sobie ogarnąć albo przykleić taki mały metalowy paseczek, albo spróbować ogarnąć. Tak, żeby dociskał no. Tobie tą maseczkę do noska. Albo ze spinacza spróbuj coś wykombinować. Jeżeli musisz mieć stricte maseczkę. Ja mam na szczęście maseczki takie z drutami w środku, więc ja mogę sobie to ładnie... No to spoko. Bo był problem z tymi jednorazowymi, z którymi dostaliśmy po kilka sztuk takich materiałów wyszytych do prania do 60 stopni, więc z jednorazowego użytku, nie? Wiesz, mamy spokojnie na cały tydzień zapas. Powiem ci, Topesz, ja mam taką bawełnianą, taką wielorazowego użytku i ja robię tak, jeśli chodzi o odkażanie, ja robię tak, że no staram się w miarę często, wracam na przykład do domu, to gotuję wodę, czekam tak z 3 do 5 minut, żeby ta woda trochę przestygła. Wrzucam tą maseczkę w ogóle do jakiejś miski z wodą. No. Zalewam ją tą niewrzącą, ale gorącą wodą. No potem w szarym mydle sobie piorę i no kaloryfer, żeby... Teoretycznie nie musisz tego prać w szarym mydle, bo już 60 stopni 30 minut zabija wirusa, nie? Tak, ale no to generalnie to tak inaczej, to piorę po prostu w szarym mydle. Ale w drugą stronę... Plus, że mamy w ręki mieszanki od naszych laborantek. Przecież mamy całe magazyny. Topesz, ty w ogóle, ja nie rozumiem, Topesz, czemu u was nie ma takiej mgiełki ze spirytusu zrobionej, że wiesz, że po prostu wy byście nago chodzili wyjebane, nie? Ciągłe odkażanie. Wiesz, dlaczego oni nago tam nie chodzą? Bo ja wiem. Nie chcę wiedzieć. Ja na przykład nie chciałbym zobaczyć innych ludzi nago. W sensie, no, może niektóre dziewczyny... Ja bym ze 3 dziewczyny znalazł. No, powiem ci, że jakbyś wszystkich widział nago... Wszystkich to nie chcę. Nie. To te 3 dziewczyny nie stanowiłyby dla ciebie nic. Jakbyś wszystkich widział nago, to powiem ci, że po tygodniu przestałbyś w ogóle na to zwracać uwagę. Tak, na pewno. No na pewno, dobra. Ale ręka by bolała przez pierwszy tydzień. Głupio by było, gdyby wszystkim facetom z namiotem, gdyby łazili. Wracając do niskich temperatur, jeżeli kupujecie mięso, nawet pakowane próżniowo i tak dalej, tą paczkę nie odkazicie i wrzucicie do zamrażarki, to ten wirus może zahibernować i kilka lat przetrzymać w tych, w tych warunkach. Dlatego ci, którzy nie wiedzą, to lepiej nie robić tego, bo może być kurwa potem psikus za 2 lata, jak wyjmiecie sobie nuggetsy, nie? No ale serio, 2 lata trzymasz coś w zamrażarce? Nie, no ale wiesz, ale nawet po pół roku czy coś takiego, wiesz. Tą... Słuchajcie, to powiem wiesz, wam tak. Myślę, że już przeszło, a ty wypuścisz na nowo po sąsiadach i koniec. I powiem wam jedną rzecz i to możecie śmiało w odcinku puścić, w razie czego. Takie... W odcinku chyba. Więc... No i chuj, zapomniałem. Po prostu się przyznać nie chcesz. Dobre. Nie, bo kwestia zamrażania, okej.
Ale dlaczego wysoko mocno stężony alkohol, dlaczego wysoka temperatura działa na wirusa? Wirus to jest nic innego jak fragment RNA zamknięty w otoczce białkowej. W momencie, kiedy otoczkę białkową i RNA, które tak naprawdę jest też zbudowane między innymi z białka, to ze studiów jeszcze pamiętam. Wow. Potraktuje się albo wysoko stężonym alkoholem, albo temperaturą, to łączenia białkowe się rozpadają. Mhm. To jest wspinanie się białka. Ale to powiedz mi, dlaczego najskuteczniejszy jest to 65%, a nie te 97%, które byśmy mieli na... To nie. Najskuteczniejsze jest od 65% w górę. Okej, rozumiem. Jeżeli, czyli po prostu jeżeli tak jest, takie stężenie jest tylko bardziej z oszczędności, bo jednak czysty spirul to by ludzie brali do domu raczej nie w celach do odkażania strażnego. No tylko do robienia drinków, jak to o, robił kto? Dave Hader? Ja odkażę. No właśnie, ja też odkażę. W każdym razie nie, to jest ta kwestia, że po prostu białko ścina się albo w danym stężeniu alkoholu, albo w danej temperaturze. Okej, nie, bo myślałem po prostu, że wyższe stężenie już nie robi z jakiegoś powodu. Nie? Nie, robi jak najbardziej robi. To jest tak samo jak pijesz wysoko stężony alkohol. Im wyższe stężenie alkoholu w wodzie w zasadzie, tym bardziej cię to trzepie po gardle. No z tego względu, że tak. Jak wypijesz szybko, to jest okej. Okay. Mm-hmm. Jak wypijesz za wolno, sobie sączysz, te kepsy, nie? To cię pali w gardło tak, tak że... bo białko dokładnie. Się ścina. Mm-hmm. Rozumiem. A jak masz, zwróć uwagę, jak masz zmrożony spirytus, taki, który stał tydzień w zamrażarce, sobie zalejesz sobie do kielona spirytus 90, do kielona wlejesz, chlapniesz go, nie poczujesz nawet. Tak. Poczujesz go za 10 minut. Nie, a ten, to znaczy tak, poczujesz w pani. A ten sam spirytus w temperaturze pokojowej, jak sobie tego samego kielona strzelisz, będzie ciebie palić gardło przez następne dwie godziny. Ale to jest dokładnie tak samo i z wódką, i z browarem przecież. No tak. Mhm. No z browarem może nie, może przesadziłem. Ale nie, no to jest wódką, za niskie stężenie, ale wódka ma to samo. Tak. Mhm. Jak jest, dlatego właśnie wódkę warto pić dobrze zmrożoną. Oczywiście. I wtedy czuć smak wódki, ale nie pali. Wódka zawsze dobrze zmrożona. Tylko zimna. Tak, zimna to jest to. Ej, Michał, ale ty źle przedstawiłeś Pawła. Dlaczego? Bo powinieneś powiedzieć, że to jest właściciel najzajebistszych wąsów na świecie.